Chyba w żadnym odcinku podcastu nic za darmo nie było tyle o sporcie, co będzie dzisiaj, no ale okazja jak najbardziej jest istotna i będzie się to bardzo mocno łączyło z finansami i bardzo mocno się łączyło z inwestowaniem. Jak myślimy o nadchodzącym Mundialu, to na pewno inwestorzy, ale też i spekulanci giełdowi mają już jedną spółkę na celowniku i będą się zastanawiać, jak nadchodzące wielkie wydarzenie piłkarskie wpłynie na ten biznes. Ja też byłem bardzo ciekaw, w związku z tym. Moim gościem w podcaście nie Za Darmo i w serii Rozmowy z Rynkiem jest nie kto inny, a prezes grupy STS Mateusz Juroszek. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, czy już gotowi na mundial? Bo jak teraz ta rozmowa leci, to już ten mundial trwamy. Jesteśmy parę dni przed tym mundialem i zastanawiam się, jak taka spółka jak STS przygotowuje się do tego wielkiego wydarzenia. No bo jakby nie patrzeć, co mniej więcej dwa lata piłkarskie wydarzenie bardzo, bardzo istotne dla biznesu. No ostatnio nawet co roku, nie? A no te przygotowania zazwyczaj są dużo wcześniej, bo, bo to zazwyczaj są przygotowania na poziomie technologii całej naszej roadmapy, bo na każdy mundial czy na każde du duże wydarzenie przygotowujemy jakieś nowe rozwiązania, jakieś, jakieś nowe promocje, które, które też wymagają przygotowania technologicznego. Więc zazwyczaj to jest tam kilka albo kilkanaście miesięcy wcześniej, gdzie zespoły już jakby przygotowują się do tego, żeby, żeby jakby całą naszą roadmapę tak zaplanować, żeby na ten mundial być gotowym i i teraz jest jakby kilka dni do Mundiala, my dalej jeszcze niektóre rzeczy dopinamy, wypuszczamy na produkcję, więc jakby tam, tam, tam w tym momencie się, się dużo dzieje, ale wydaje mi się, że jesteśmy dobrze przygotowani. Jakby tak każda duża impreza uczy nas czegoś nowego. Widzimy dzisiaj, jak bardzo mocna jest akwizycja podczas takiej imprezy. I to, że zazwyczaj Mundial czy, czy Euro to jest jakby dobra impreza pod względem sportowym, pod względem zainteresowania, to jest jakby w miarę naturalne. Ale za każdym razem staramy się wyciągnąć wnioski i spowodować, żeby ci klienci potem zostali u nas jak najdłużej. Bo, bo to nie jest tak bardzo skomplikowane w przypadku sts żeby e, pozyskać nie wiem, 100 czy 150 tysięcy użytkowników nowych podczas takiego mundialu. Ważne jest, co zrobimy później, czyli co zrobimy, żeby ten klient po zakończonej nawet fazie grupowej, bo, no bo, no bo, no bo, jak, no bo jak patrzymy na te wcześniejsze e, duże imprezy, to zazwyczaj te pierwsze 2-3 tygodnie, kiedy jest faza grupowa, są super. I potem to zainteresowanie spada, no bo mecze są już tam dwa dziennie, albo jeden dziennie, albo jeden co, co dwa, trzy dni, bo ten mundial jakby, jakby wiadomo przechodzi w tą fazę pocharową. I tutaj jest jakby duża praca naszych zespołów, żeby, żeby ta retencja graczy była, była, była jak najlepsza. I dzisiaj patrzymy też na to tak, że ten mundial zaczyna się w takim dziwnym momencie roku. W ogóle jest nietypowy pod kilkoma względami, no bo i kwestia pory tych spotkań i to, że jesteśmy w końcówce roku. Już pomijam te kontrowersje, gdzie dokładnie jest ten mundial, bo o tym Zostałmy. też są poważne dyskusje, ale zastanawiam się... Z takiej perspektywy, właśnie tej fazy grupowej, tego jak Polacy oczywiście patrzą na naszą reprezentację, jak to musiał wyglądać ten ostatni mecz o wszystko, ten nasz mecz o wszystko, czy my w ogóle jedziemy na ten Mundial, czy nie. Czy przed tym meczem, rozumiem, spółka i tak przygotowuje się, żeby ten sam jest proces, niezależnie od tego, czy Polska jest na tym Mundialu, czy nie. bo ten proces biznesowy jest, rozumiem, ten sam tylko. Tak, tak, tak. To jest jakby. premia może być większa w postaci większej liczby zainteresowanych klientów, rozumiem. Tak, my. My akurat mieliśmy to szczęście w ostatnich kilku latach, że, że jednak Polska na te duże imprezy jeździła. Jakby miał się cofnąć do jakiegoś osta jakby ostatniego wydarzenia, kiedy, kiedy Polska nie grała, to jednak w tamtych czasach Polska jakby była też drużyną, która nie była, nie, nie była na aż takim topie wizerunkowym, jak jest teraz w Polsce, a, a my jako STS też nie byliśmy tak, tak rozwinięci. Więc te ostatnie kilka lat, kiedy STS jest naprawdę dużą, prężnie działającą firmą, to Polska zawsze grała na, na dużych imprezach, więc my trochę zawsze zakładaliśmy, że ona tam będzie grała. Teraz oczywiście mieliśmy trochę szczęścia w tych barażach, no choćby ten walkover z Rosją i tak dalej, ta wygrana ze Szwecją, więc my przygotowaliśmy się do, do tej imprezy nie patrząc na to, czy Polska będzie, będzie grała, czy nie, a to, że Polska będzie grała, no to pewnie nam pomoże w tej akwizycji, pewnie klimat będzie lepszy, a jak będzie grała i jak długo będzie grała, no to jest temat pewnie na, na inny podcast, inne rozmowy, nie? To prawda. Ja może niekoniecznie tutaj dużo sportu poruszam, ale, ale moja mama jest wielką fanką piłki nożnej, od razu mi tu powiedziała, że jak będzie STS, to tam podpytaj co, co panowie myślą, kto wygra te mistrzostwa, ale tak z drugiej strony myślę sobie o czysto biznesowej perspektywie. To chyba największy zysk Bukmachera to jest właśnie ta niespodzianka, czyli kto odpadnie na przykład z tej fazy grupowej, a jest faworytem. Tak mi się wydaje na logikę. Tak, no, tak jest, ale też trzeba patrzeć trochę dłuż, jakby długofalowo, nie? czyli jak ja sobie pomyślę o tym, jaki byłby najlepszy układ dla, dla STS-u, no to pewnie nie wiem, remis y, z Meksykiem, nie? który jakby, no bo jak, jak ja dzisiaj patrzę na to, jak będą Polacy grali, no pewnie będą grali, że wygramy z tym Meksykiem, bo zawsze grają sercem. Wtedy remis z Meksykiem no nie wyklucza nas z tych mistrzostw, dalej jesteśmy w grze, a jednak no, zarabiamy. Nie? Następnie, na przykład remis z, z Arabią Saudyjską powoduje, że dalej jesteśmy w tych mistrzostwach, no to znowu niespodzianka, bo raczej Polacy będą zakładać, że wygramy. I potem potem, na przykład, z Argentyną. Nie? I to jest że Mamy 5 punktów, wychodzimy z grupy, a my na każdym meczu zarobiliśmy. Nikt nie ma pretensji, że przegrał kupon w takim układzie, żeby no, było. jasne, jeśli do, Z Argentyną. Ale, ale jakbym się tak miał cofnąć do tych poprzednich jakby dużych imprez, to ta polska drużyna była zawsze w pewnym sensie dochodowa. No bo jak już przegra, jak, jak Polska przegra pierwszy mecz, czy to jest jakiś Senegal, czy, czy Słowacja, no to zazwyczaj już jest ta. Emocje opadły. Tak, dobrze. a z drugiej strony po, potem jakiś remis z Niemcami, czy remis z Hiszpanią i tak dalej, więc generalnie gdzieś tamte pod tym względem Polska jest zawsze dochodowa. Ale my musimy też patrzeć na to tak, że nam, nam nie zależy na tym, żeby klienci otworzyli konta i na pierwszym meczu skończyli. przegrali, je? Czyli może być tak, że na przykład będzie bardzo dużo nowych klientów, którzy obstawią, że Polska wygra z Meksykiem, Polska tam ten, ten, ten mecz wygra, my, my jakby zapłacimy za to, ale w dłuższym terminie ci ludzie będą mieli te pieniądze, będą grali, więc w pewnym sensie i tak będą się po prostu jakby mogli dłużej bawić, a te pieniądze gdzieś tam do nas wrócą, nie? Więc jakby to jest tak, że oczywiście my zarabiamy na, na, na niespodziankach i jakby polski klient jest pod tym względem specyficzny no i się różni od klientów w zachodniej Europy, że, że jednak lubi obstawiać te takich, powiedzmy, że tak powiem, pewniaków, nie? Jest taka, zawsze taka, ta, taka anegdota, że pewniak jest zawsze. Do, dopóki go nie masz na swoim kuponie, nie? Ale generalnie jest tak, że, że, że Polacy grają, jakby grają tych, 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 tych dużych faworytów, więc wystarczy, że taki weekend, czy, czy taki powiedzmy wieczór Ligi Mistrzów, jeden czy dwóch, dwóch faworytów nie, nie wygra i wtedy my już jakby, jakby zarabiamy, nie? Ale no, ja bym sobie życzył, żeby ten mundial był ciekawy, żeby Polska zaszła jak najdalej. I w pewnym momencie już to, to dalsze zachodzenie, no to już jakby, jakby dochodzenie dalej, to też te będą niespodzianki. Nie? No bo jak, jak ja się cofnę na przykład do, do, do tego słynnego euro we Francji, no to wygraliśmy pierwszy mecz z Irlandią. No to, to jakby Polacy obstawili, że Polska wygra. No to, to jakby musieliśmy pieniądze wypłacić. Następnie mieliśmy mecz z Niemcami, gdzie był remis, a Polacy grali, że Polska. Część, część grała, że Polska wygra. To jest też, też jakby, jakby kuriozalna część, że wygrała Niemcy, Był remis pieniądze dla nas. No i potem był mecz Polska-Ukraina, gdzie Polacy grali, że Polska wygra i wygrała, nie? więc jakby po tej fazie grupowej byliśmy tak średnio. Nie? Na, 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 był, był mecz potem ze Szwajcarią, chyba w jednej ósmej, nie? Tak, tak, gdzie tak, wszyscy grali, że Polska wygra, no i były karne, czyli jak są karne, to, 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 w, to w tym meczu regularnie jest remis, nie? czyli my jakby, jakby zarabiamy. I super, bo przechodzą dalej. Nie? I w meczu Polska-Portugalia znowu było bardzo dużo pieniędzy na Polskę, nie? że wygramy z Portugalią. W pewnym momencie zaczęły się pojawiać już zakłady, że będziemy mistrzem Europy, więc to już do... potem, jakby już ta, już ta fantazja i ziemia. Coś idzie do góry. tym jest, że gramy sercem. To, tak, zdecydowanie. to jest tutaj widać na przykład po idzie świątek, nie? I Świątek, bo oprócz tego, że jest oczywiście dzisiaj najlepszą tenistką na świecie, no to Polacy grają mocno to, że ona będzie wygrywała mecz za meczem, turniej, czy jakby tak, nie wiem, było US Open, no to e, każdego tam, nie wiem, każdego dnia, czy co dwa dni jak grała, no to Polacy sobie tak, że ona wygra ten mecz i dodatkowo też, też potem już okej, okay, to jeszcze wygra cały US Open, nie? I tak jak szła do finału, jak już wygrała ten finał, to już musieliśmy za jednym razem wszystko, wszystko wypłacić. To samo było z siatkarzami, tylko siatkarze na szczęście przegrali w finale, więc, więc jakby no my oczywiście tych, tych, tych niespodzianek tych, trochę potrzebujemy, no, ale też to jest jakby piękno sportu, nie? Że jest, jest nieprzewidywalne. Ja coś w tym jest, że chyba w każdych mistrzostwach, jakie ja pamiętam za do dorosłego życia i jeszcze za dzieciaka, ktoś na przykład z wielkich faworytów w fazie grupowej, tak. wielki szok, wszyscy nie wiedzą, jak do tego doszło. Trzecie, czwarte miejsce w fazie grupowej, tak, ktoś za, to tak. miał być w finale. Zawsze też jest jakiś tam czarny koń, że jakaś, jakaś drużyna, czy zaberki południowe czy z Afryki dojdzie do półfinału, że jakby zawsze coś tam się dzieje. E, no i zazwyczaj jest też tak, że ta. Jakby ta duża impreza, to typu Mistrzostwa Świata, jakby czym więcej meczów, tym też jest dla, dla Bugmachera lepiej, no bo gdzieś tam się to ryzyko rozkłada, jakieś pojawiają się jakieś kontuzje, coś, 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 coś tam się dzieje. Po, poza tym, teraz ta, to, te zmiany, które, za, które zaszły w tych dużych imprezach, że tam wychodzi już też czasami trzecia drużyna z grupy i tak dalej, to bardzo często już te, już te mecze są, są w, te, w grupie o nic, grają rezerwami i tam się jakby pojawiają niespodzianki. Nie? Więc to jest jakby pod tym względem też dla nas dobre. Już dużo rzeczy pojawiło się o samym biznesie, ale y, zarówno mój kanał, jak i ten podcast jest często mocno tak. kierowany do tych absolutnie początkujących, którzy no, kojarzą. Bookmacher zarabia na zakładach, oczywiste, wiadomo, mundial będzie się działo, ale co to tak naprawdę znaczy, że Bookmacher zarabia na zakładach? Jak, jak można by najprostszymi słowami wytłumaczyć cały ten model biznesowy z szacowaniem ryzyka, stawianiem zakładów, tego, y, że im więcej tych zakładów się akumuluje na przykład, tym lepiej? No, tam jest dużo procesów. No tak, ale to jakby w dużym skrócie. Ja staram się do inwestorom tłumaczyć, że my przyjmujemy każdego dnia 15 milionów, oddajemy 13. I koniec. To jest krótka definicja, tak. nie wolno. Więc jakby mniej więcej na tym to polega. Czyli ludzie przychodzą się, się, się zakładać, zakładają się z nami jako z Buchmacherem. My dajemy im jakąś stawkę, na którą się jakby zakładają, czy ten kurs. To zazwyczaj jest jakby liczone na, na podstawie statystyki, matematyki. Plus oczywiście dzisiaj jest szereg rozwiązań, gdzie są systemy, które porównują na dany mecz. Kursy bookmacherów z całego świata, czy trochę jak kursy walut to działa, nie? Czyli nikt nie będzie miał złego kursu walut, bo każdy ma mniej więcej to samo, bo jest to porównywalne. Więc, więc tutaj, jakby to, 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 to jak kiedyś wyglądała, bo wyglądała bookmacherka: czyli musieli być bookmacherzy, nie było internetu, musieli wszystko mieć jakby ustalone, pojęcie, to już coś innego. No, dzisiaj można tak, tak naprawdę wziąć zewnętrzną firmę i można mieć firmę bookmacherską w 5 minut założoną, z softem i wszystko, jakby, wszystko będzie działać, nie? Ale, ale to jakby nie będzie profes, jakby profesjonalnie prowadzony biznes. Więc dzisiaj trochę jest tak, że, że e, dużo jest technologii w Boomerze i to jest, to, to, to jest dobre, bo jest wtedy mniej miejsca na, na błędy. To, co jeszcze warto powiedzieć, no to oczywiście, że każdy Bukmacher ma jakąś marżę na, 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 takich, na takich kursach. Czyli, jakby weźmy sobie powiedzmy, jak, jak gra dwóch tenisistów, no bo łatwiej, no bo nie, nie, nie ma remisu. Tak, nie, nie, nie ma nie? remisów, nie ma tak, karnych, ktoś tak, musi to wygrać. Tak, tak. tak. Czyli, czyli, jeżeli by Bukmacher nie miał marży, no to kurs na jednego byłby 2 i na drugiego 2, nie? Czyli może pan 100, 100 obstawić tu, 100 tu, no i w sumie będzie pan na zero, nie? Ale Bukmacher nigdy nie, nie da kursu 2 i 2, tylko da 1,95 i 1,95. Czyli, jak pan postawi 100 i 100, to pan wygra 195, czyli te 5 wziął, wziął Bumacher Czyli jest jakby ta, ta marża na, na, na kursach. Jak są, jak są kursy z remisem, to się to jakby jakoś tam jeszcze inaczej rozkłada. Więc, więc ta marża, jaką daje, daje bookmaher, no, to jest to, co, co jakby on teoretycznie jakby z, zarabia. No ale oczywiście jest też tak, że klienci generalnie grają tych, tych, tych faworytów. Dodatkowo tworzą tak zwane. Um, czy to można nazwać kupony, czy zakłady, w zależności jak to chce, akumulowane, czyli dają tych zakładów więcej. Nie? Czyli, czyli dam sobie na taki kupon, że Polska wygra z Meksykiem i że Argentyna wygra z Saudyjską. Na przykład kurs na Polskę jest dwa, na Argentynę jest dwa, czyli finalnie mam cztery, prawda? jak jeden z tych meczów um, nie wejdzie, że tak powiem, na który będę używał trochę slangu półmacherskiego, no to już przegrywam, nie? więc jakby nie ma miejsca na no błąd, no ale ten kurs zostaje wyższy, bo muszę wytypować jakby dwa, dwa wyniki. No i to się w ogóle też hi historycznie też się ułożyło tak, że... Um, Punkty bukmacherskie, które, które w Polsce jakby od wielu lat istniały, Właśnie zawsze była taka historia, że się chodziło do punktów do STS-u, się obstawiało na takim kuponiem 16 meczów, 20 z 2 zł, można by było wygrać pół miliona czy milion, czy 300 tysięcy. Nie? Więc to było takie trochę. trochę bardzo często to jest taka zabawa, ile się uda trafić no, jakby z, jakby z kolegami się, się pójdzie, każdy obstawi tam sobie z 16 zakładów, kto będzie najbliżej. Nie? A dzisiaj, dzisiaj ten biznes się zmienił, bo dzisiaj jest bardziej online. Klienci grają w większości zakłady live, czyli, czyli, czyli jakby te kursy są w trakcie meczu się zmieniają. Czyli wchodzi pan do aplikacji tutaj i sobie um, obstawia, że, um, że Barcena przegrywa z Sasuną, ale jednak, że, że wygra. Nie? No bo jak się mecz zaczyna to te kurs zaczynają mi się zmienia, że Barcelona jest w meczu z Osasuną faworytem, ale traci w 15 minucie gola, a w 20 minucie Lewandowskiego. I nagle się okazuje, że już nie jest faworytem i kurs na Barcelona jest 3. I wtedy jest, jest jakby dobrze zagrać, no bo się dostaje na wygranej Barcelony zupełnie inny kurs. Więc jakby bardzo, bardzo dużo jest niuansów. My w rozmowach z inwestorami mamy bardzo często pytania, gdzie oni się dopytują o te systemy bookmacherskie, o to, jakby szukają tak, jakby, czy my się możemy w tym pomylić, nie? I wtedy jej ja mówię: Słuchajcie, panowie, ja 20 lat siedzę się tym zajmuję. Może jestem młody, ale ja 20 lat się z sts ie i no, gdybyśmy się mieli mylić, to, to byśmy tego biznesu tak nie zbudowali. nie? To by to, to się zajmijcie inwestowaniem, a ja się zajmę prowadzeniem filmu Bugmaharskiej. No bo po to mamy te systemy, po to mamy też nasze regulaminy i tak dalej, żeby właśnie tak, te, żeby takich błędów się wyzbywać. Nie, ja no bez wątpienia ewolucję, ja tak dobrze pamiętam, bo klasa maturalna, oczywiście całe, właśnie dokładnie taki kupon się stawiało na kolejkę nadchodzącą roku mistrzów, jeszcze w stacjonarnym zakładzie. No i jeszcze z książeczką z meczową, dokładnie, to w ogóle też no, zupełnie inna bajka. Ja dzisiaj. pamiętam, że jak byłem w liceum, to chodziliśmy do sts prawie każdego dnia i mieliśmy te właśnie te, te ulotki kursowe i sobie to przeglądaliśmy. Zawsze wychodziło w poniedziałek czy wtorek, no to ją mieliśmy w szkole, cały dzień przygotowały się te zakłady i tak dalej. A wtedy się to, ja wtedy to się nawet znałem na Piątej Lidze Angielskiej, bo to się już studiowało wszystko, nie? To były piękne czasy. Świat się zmienił, nie? Dzisiaj... My, my kilka lat temu jako STS y, zaczęliśmy inwestować mocno w e-sport, jakby jakby, żeby, żeby dotrzeć do, do tych młodszych, potencjalnych klientów. I wtedy też zawsze mówiłem, że jakby jak ja miałem 16-17 lat, no to my z kolegami kombinowaliśmy, jak po szkole pójść do punktu STS-u i co zrobić, żeby nam tam jakiś starszy kolega obstawił te zakłady, i było każdego dnia dyskusja rano o wynikach, człowiek żył sportem, nie I jeszcze po tej szkole szedł grać piłkę. A dzisiaj młodzi, jeżeli nie mają jakby w ogóle nauki zdalnej, tylko są w szkole, to bawią się telefonami, rozmawiają o e sporcie, i o TikToku, o różnych rzeczach, jakby ten świat się tak mocno zmienił, to oni w ogóle sport już jest jakby gdzieś tam dla nich drugorzędny. Nie? To prawda. Chociaż z perspektywy STS-a mam wrażenie, że jedna rzecz się nie zmieniła, czyli ta dominacja piłki nożnej w Polsce, tak jak kiedyś te ligi były najważniejsze, tak teraz chyba biznesowo. Również ta piłka nożna jest tym największym kawałkiem tortu, jeśli, jeśli tak, Polacy no, idą coś obstawić. Szczególnie w Polsce, nie? bo w Polsce co by nie mówić, to piłka nożna jest absolutnym numerem jeden, jeżeli chodzi o sport. Nie? I teraz mamy, mamy świetnych siatkarzy, mamy świetnych skoczków, mamy świetnych piłkarzy ręcznych i tak dalej, i tak dalej, a na końcu idzie tylko piłka nożna. I to jest niesamowite, nie? jaka jest magia dookoła tego sportu. To się różni w różnych krajach, bo na przykład w Indiach najważniejszy jest krykiet i obstawia się krykieta. W Stanach Zjednoczonych to jest futbol amerykański, NBA i ten soccer to jest gdzieś tam na piątym miejscu, nie? Więc, więc to w różnych miejscach jest różnie, ale w takich krajach jak, jak Polska ta piłka nożna jest absolutnym topem. To jest pewnie nie wiem, w zależności od momentu w roku z 70% za, zakładów, no bo to oczywiście może zmieniać, no bo jeżeli jest lipiec, kiedy wszyscy piłkarze mają urlop to ludzie grają dużo tenisa, nie? no bo wszystkie no, turnieje tenisowe. Tak jak wynosi... podobnie mundial może trochę nam zasać inne sporty, że może być ta dysproporcja to jest, z kolei teraz. Tak, ale to jest znowu to taka to dyskusja odnośnie tego, czy ten mundial w tym momencie roku to jest dla bugmacherów dobre czy złe, ona się cały czas toczy i ja jestem po jednej stronie i dużo firm jest jakby po drugiej, no bo ja uważam, że dla bugmacherów to jest absolutnie genialny moment, nie? czyli mamy sytuację, w której Dzisiaj jest 13, 14 listopada, a dzisiaj są dogrywane jeszcze jakieś mecze w ligach. Nie? Tak, ledwie to mieszczą, żeby tak, te za dw... terminarze się spięły. A bo jeszcze się, jeszcze się cofnimy. W lipcu ruszyło część lig, nie? W sierpniu mieliśmy znakomity kalendarz, full wydarzeń. Czy w ogóle ich lipiec, sierpień były, były dla firmy w ogóle rekordowe, nigdy, nigdy, nigdy nie było takiego zainteresowania w wakacjach teraz, dlatego że był świetny kalendarz. Ten kalendarz był taki, bo trzeba wszystko upchnąć. Wrzesień i październik to mieliśmy pakcie ligę Mistrzów co tydzień. Jak nie było Ligi Mistrzów, to znaczy, że grały reprezentacja, albo puchary, albo Bóg wie co. Tak naprawdę piłka grała cały czas. Dla biznesu znakomicie. I mamy, tak mówię, mówiłem, 14 listopada i jest sytuacja, w której, w której jeszcze jakieś tam ligi coś tam dogrywają. Część lig w ogóle gra, jakaś druga włoska, druga hiszpańska. Ja w ogóle uważam, że Ekstraklasa powinna grać, bo nikt, nikt tak naprawdę nie ma takiej sytuacji, żeby mu pół drużyny wyjechało, co jedzie. Ja nawet nie wiem, trzech piłkarzy z klasy jedzie, w ogóle w pierwszym składzie reprezentacji nikogo, nikogo nie będzie, więc ja uważam, że jest taka sama, w ogóle powinna grać. Bo po pierwsze oni za dużo mają, mają wolnego, a, a po drugie, no to co oni teraz będą robić, nie? Przez dwa miesiące. Um, I za dwa dni mamy mecz y, towarzyski Polska-Chile i tam ileś tam różnych innych meczów towarzyskich, no a w sobotę rusza mundial, nie? I od soboty mamy w ciągu 10 dni 40 spotkań na mundialu. 40. Tam są po 3-4 dziennie spotkania. Te spotkania zaczynają się już tam od 11, czy od 13, więc to w ogóle dla, dla Polaków jest super, bo cały dzień te mecze będą. E, to jest taki moment w roku, kiedy, kiedy wszyscy siedzimy w biurze, no bo jak, jak, jak sobie pomyślisz jakby o poprzednich mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, no to zazwyczaj byłeś we Włoszech, w Chorwacji, gdzieś tam oglądało się na wakacjach bardzo Prawda, często, nie? Naprawdę. A my mamy sytuację taką, że możemy obsługiwać klientów, którzy są tylko w Polsce i jakby na terenie Polski i tak dalej i tak dalej, więc bo tutaj, tutaj mamy, mamy licencję, więc, więc dla nas to, że ludzie są w Polsce jest jakby ważne. Plus to jest taka pora roku, kiedy się siedzi w domu, ogląda telewizję, no bo jest, no nie wiem, którą mamy teraz już pewnie jest ciemno na zewnątrz. Więc ja uważam, że pod tym względem to jest, to jest, to jest bardzo dobre. Klienci są po dwóch miesiącach, kiedy cały czas grali, więc są jakby w takiej sytuacji, że jakby dalej chcą dalej grać, pojawia się super turniej. On potrwa prawie do świąt, i zaraz po świętach rusza angielska, hiszpańska. I znowu od stycznia jest super, super kalendarz, bo muszą znowu do, jakby dogonić to, to, co się miało wydarzyć. Więc ja uważam, że to może być dla firm dobry moment, szczególnie, że inne sporty są, nie? W sensie dalej będzie pisiatkówka grała, koszykówka, piłka ręczna trwa, nie? Więc to nie jest tak, że coś, że, że się sport na świecie wyłącza, bo grają piłkarze w, w Katarze. Z tam na kilkadziesiąt drużyn cześć, nie? Więc... Więc ja jestem po tej stronie barykady, gdzie, gdzie twierdzę, że, że to będzie dla firm bukmalarskich dobre, nie? Okay. Inni twierdzą, że, że, że nie, bo oni w tym czasie mieliby dużo innych wydarzeń, no ale to zobaczymy, nie? Czas to poparza. ja w takim razie wrócę do wywiadu bodajże sprzed siedmiu miesięcy, jak mam w notatkach, w parkiecie. Mówił pan, że polski klient robi się ostrożniejszy, inflacja, wyższe stopy procentowe, niepewna przyszłość, później jeszcze wybuch wojny mieliśmy, no dużo, dużo rzeczy się wydarzyło i to było, Prognoza sprzed kilku miesięcy, a dzisiaj już możemy zweryfikować, jak, jak było, jak ta prognoza. Czy faktycznie mocno to wpływa na biznes, że rezygnujemy z rozrywki w tych naszych nie. budżetach domowych? Jak to było 7 miesięcy, to pewnie było to w okolicach kwietnia, czyli to był moment, kiedy byliśmy tak naprawdę po trudnym lutym i marcu ze względu na wojnę. Nie? I my przyglądaliśmy się cały czas temu, co się, co się dzieje w biznesie. I ten, te pięć tygodni od momentu, kiedy wybuchła wojna, od tego słynnego tu, tu, z tego czwartku, mm, były dla nas gorsze pod względem aktywności klientów, bo jednak każdy z nas jakoś tam był zajęty pomaganiem Ukrainie. Ludzie stali w kolejce na stację benzynową, bo nie wiedzieli jakby co będzie. A ja pamiętam te, te, te pierwsze dni, no to to, 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 to było straszne. Nie? I i potem przyszedł maj i kwiecień, które już były bardzo dobre, no i przyszły bardzo do, do, dobre wakacje. Niestety ludzie się oswoili z wojną, bo to sobie musimy powiedzieć, że to jest jakby smutne trochę. I to, co dzisiaj my, jako STS, widzimy, to że klient, konsument dalej ma, ma pieniądze i wydaje. I to jest ciekawe. Nie? I to jest jakby na różnego rodzaju spotkaniach z, z innymi inwestorami słyszymy to samo, nie? Czyli jeżeli jest spółka, która, nie wiem, dostarcza bramy garażowe, to ma gigantyczne spadki, deweloperzy gigantyczne spadki, produkcja przemysłowa i tak dalej, wszyscy mają, mają problemy, a firmy konsumenckie generalnie bardzo dobrze. No te, które są, jakby firmy, które są, które korzystają z inflacji, w ogóle mają super, nie? No bo popatrzymy sobie na Dino, na Biedronkę, na Żabkę, na Allegro i tak dalej, to po pierwsze mają 2 miliony ludzi więcej w Polsce, Czyli za darmo po prostu do... to już to widać po tych kwartałach wyników, Oczywiście. które były raportowane. A po drugie, mają 20% wzrostu inflacyjnego bez żadnej pracy. Nie? No bo są droższe pro, produkty, nie? My, jako STS, nie mamy tego wzrostu inflacyjnego, bo mamy po prostu kursy. Jesteśmy jak kantor, jak giełda, po prostu jest kurs jakiś i, i koniec, nie? Tam nie ma inflacji. I to, gdzie my czujemy oczywiście inflację, to czujemy w kosztach. Nie? Czyli po pierwsze jest presja na wynagrodzenia, po drugie wszystko, co się kupuje jest droższe, więc jakby na szczęście tym biznesem, który nie produkuje niczego, więc my to generujemy. Chyba mocno technologia i człowiek. Oczywiście, jakby. no więc jakby to, to, ta ekonomia skali nam, nam jakby, jakby pozwala być dochodowym, tą dochodowość tam optymalizować, no ale jednak zakładamy, że jak, jak ta pensja minimalna idzie do góry, jak ludzie coraz więcej zarabiają, to będą mieli, będą mieli coraz więcej pieniędzy. I na końcu jest jakby taka dyskusja, czy, czy ci ludzie, ten przeciętny klient STS-u, który mieszka sobie w Lublinie, zarabia tam 8 tysięcy netto, czy 6000 netto, czy ileś tam, ma kredyt mieszkaniowy, który go kosztuje więcej niż go kosztował wcześniej. No, on wydaje w tej żabce, czy bieżącej, więcej niż wydawał, no i on na koniec musi jakoś tam rozporządzić tym, z tym swoim dochodem. Nie? No i teraz pytanie, czy on w sobotę wieczorem weźmie Ubera i pojedzie do Cinema City i na kolację ze znajomymi, bo on sobie to policzy, że Uber jest droższy, Cinema City jest droższy, kolacja jest droższa, czy na przykład pójdzie ze spacerem do żabki, kupi sobie, sobie trzy browarki i będzie sobie wieczorem oglądał mecz, nie? I sobie obstawi, i sobie obstawi w STS-ie. No i się okazuje, że, że ludzie jakby, no dzisiaj już patrzą na to, jak wydają, jakby gdzie wydają, i, i póki co nasz biznes tego nie odczuwa. Co będzie dalej, zobaczymy. No, my dalej jesteśmy w takiej, takiej sytuacji, że rynek buchmacherski w Polsce się uregulował w 2017 roku, więc to jest stosunkowo młoda branża i jest bardzo nienasycony. No, dzisiaj Chorwacja to jest dużo większy rynek buchmacherski niż Polska, a Chorwaci mają 4 miliony ludzi. Nie? Czechy to jest 10 milionów. Rynek z dwa bo trzeba razy większy niż nasz. Nie? Więc jak ja patrzę dzisiaj, gdzie jest teraz STS, a gdzie może być za 5 lat, to my pewnie możemy podwoić firmę i to bez problemu. nie? jakbyśmy się dzisiaj przeszli po ulicy no i zapytali, do osób ma konto to to jest dużo mniej niż w Czechach, dużo mniej niż w Chorwacji, na Słowacji, w Niemczech, że nie o Wielkiej Brytanii, bo tam każdy ma konto. No, ale chyba też musi jeszcze zmienić się trochę to myślenie o tym, że Bukmacher to nie tyle hazard, co rozrywka. Z kim no. rozmawiałem, no to to jest tak jakby największy mm. marketingowy czas, bias to jest czas, jak nie? to zrobić. To jest czas. Jak ja, jak ja przychodziłem do STS-u yy, w 2007, czy 9, tak, w 2009, Roku, już tak na początku do, do pracy, potem odkupiłem firmę. No to to, to, to były czasy, w których no, jakby ludzie się wstydzili wchodzić do punktów bukmacherskich. Powiedzenie, że się, że, że się pracuje w zakładach bukmacherskich było takie trochę podejrzane i tak dalej, nie? To jest jeden analityk z branży finansowej do bukmacherów przechodzi. Tak, i to jest jakby tak, że my jakby wykonaliśmy dużą robotę żeby pokazać, że jakby ja stałem się wtedy twarzą STS-u, wychodziłem, mówiłem, legalnie działająca firma, płacimy podatki, sponsorujemy polski sport itd., itd. I doprowadziliśmy do tego, że dzisiaj, czy to jest reprezentacja Polski, czy drużyny, czy inne federacje, każdy chce, żebyśmy byli ich sponsorem, bo tak, oni chcą się ogrzać trochę przy nas, bo my jesteśmy na topie, bo my jesteśmy super nowoczesnym brandem. firmą, która się rozwija, za, zatrudnia yy, bardzo zdolnych ludzi do technologii, robimy marketingowo, jakby, jakby super rzecz. To dzisiaj jest jakby zupełnie, zupełnie co innego. I każdy patrzy na zakłady bohmańskie, ok, fajna rzecz, można sobie obstawić. Mówimy dzisiaj o jakiejś tam średniej stawce na zakład kilkanaście złotych, nie? To my mówimy, że taki klient w sts wydaje 200 złotych miesięcznie. Czy my na razie w ogóle to jest. Zabawa, nie? No, o to swoją drogą miałem zapytać, jak wyglądają te średnie stawki względem Europy, świata, może nie świata to nisko. jest chyba daleko jeszcze, ale, ale jak myślę sobie o porównywaniu do innych krajów i robiłem troszeczkę research pod tym względem, no to wydaje się, że jeszcze, jeszcze na tym bardzo wczesnym etapie, chociaż no, tych bukmacherów, czy w sieci, czy w no dosyć wydaje się sporo, ale samo nasycenie klientów jeszcze relatywnie nie jest duże. Tak, jakby nasycenie klientów mhm. w Polsce nie jest duże. Stawka na stawka na zakład jest dużo niższa niż w innych krajach Unii Europejskiej. Nasycenie, e, jeżeli chodzi o, o korzystanie z, z aplikacji mobilnych, też jest dużo, dużo mniejsze niż w Szwecji, w wie, 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 jeżeli chodzi o, o, o naszą branżę. Więc to jakby cały czas pod każdym, pod każdym względem będzie rosło: czyli będzie coraz więcej ludzi, którzy obstawiają, będą obstawiać za, za coraz wyższe stawki. No bo dzisiaj trochę jest też tak, że mm, mówimy o tam powiedzmy średniej stawce 20 zł, nie? I teraz jest też ta, ta, ta magia tych liczb, że jak się cofniemy parę lat wstecz, no to za dychem można było kupić pewnie kawę w McDonaldzie i jeszcze to takie ciastko czy loda, już nie pamiętam. Nie? Ta za dychem nie wiem, czy w ogóle coś można kupić w McDonaldzie. Nie? E, i, I to tak trochę działa, nie? Że, że, że klient dzisiaj, jak ma postawić dwie, dwie dychy, no to mi to w sumie tyle, co kawa w kości, nie? A kiedyś dwie dychy to było dla niego, no to może cały dzień. Się na, ja, ja na studiach potrafiłem za, cały dzień za dwie dychy przeszerzyć, nie? Lampi... Ja do dzisiaj się stałem, czy o tym podcastu nie zrobić. Jak funkcjonowało się na studiach, to a propos zarządzania budżetem domowym? Człowiek no ja Niesamowite ja, rzeczy robiłem. Ja, ja byłem mistrzem tego, nie? Naprawdę. Ja byłem zresztą jakby zawsze bardzo, bardzo oszczędny i, i miałem różnego rodzaju stypendia i tak, ja zawsze to wszystko odkładałem. Spółka też bez zadłużenia, chyba nawyk został trochę. Tak, tak, tak. Ja w ogóle nie lubię zadłużenia, więc. Aczkolwiek, no jakby wiadomo, że jak, jak ono było. Jak ono było na jak można było tanio pozyskać pieniądze, bo faktycznie no zadłużenie w euro było na 1%, na pewno ze 0,7 w pewnym momencie, to pojawiały się zarzuty od potencjacji jeszcze to było przed Dybitem od jakichś tam potencjalnych inwestorów, że, że źle zarządzamy firmą, bo nie, mam, nie mamy zadłużenia. Tylko ja dzisiaj patrzę na takie spółki jak CCC, które ma 2 miliardy długu i płaci 200 milionów ocetek rocznie. No i wszyscy patrzą, I można jak tak wyglądają obligacje i robi się niebezpiecznie. Tak, a my mamy zero długu i mamy w tym momencie pewnie no, pod kilkaset milionów złotych, które, le, które leżą na bardzo wysoko oprocentowanych lokatach, nie? Więc jakby my jesteśmy po tej stronie, że my właśnie mamy te naście milionów przychodów finansowych z samych odsetek, bo, bo my, my jakby dzisiaj bierzemy od klientów pieniądze, oni jakby je wpłacają do STS-u i grają sobie, nie? A my te pieniądze od wrzucamy na lokaty. Więc jakby pod każdym względem staramy się ten biznes maksymalnie optymalizować. No i uważam, że właśnie teraz jest moment, w którym my właśnie zdecydowanie wygramy, bo przez wiele, przez wiele lat się rozwijaliśmy, przez wiele lat inwestowaliśmy w technologię. Jak patrzymy dzisiaj, znaczy dzisiaj w Pulsie Biznesu ukazał się ten artykuł, gdzie, było, gdzie jest porównanie, jaką dochodowość mają firmy bubmacherskie w Polsce, nie? Jest z roku na rok STS, który ma, to są dane z KRS-u, z roku na, na rok STS, który ma coraz wyższy zysk, Nasz, nasz, nasz konkurent, Fortuna, która ma co roku niższy, no i cała reszta, która traci, która traci i to są firmy typu SuperB, gdzie oni mieli minus 85 milionów w zeszłym roku. Ja? W dwa, dwa albo trzy lata przepalili 200 milionów. Są firmy typu jakieś Winner i tak dalej, które są w ogóle jakieś, są firmy krzak, które, które, które w ogóle nie mają prawa bytu na, na tym rynku i mają po minus 20 milionów wynik za rok. To Nie wiem kto tym zarządza i jak tym zarządza, nie? Więc, jakby na tym, na tym rynku w Polsce nie da się być dochodowym, jak się nie ma odpowiedniej skali, odpowiedniego produktu, itd. itd. To nie jest taki prosty biznes, że wystarczy odpalić stronę internetową, dać trochę bonusu i klienci grają, i to nie, to, to jakby tak, tak, tak nie wygląda. I, I wydaje mi się, że my dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że my przez następne x lat, będziemy z roku na rok zarabiać, zarabiać coraz więcej, nie mamy długu, mamy każdą możliwość, możemy kogoś przejmować, możemy wypłacać coraz większe dywidendy, możemy kumulować gotówkę, wszystko możemy zrobić, mamy własną technologię, najlepszy zespół, brand, zasięg, połowę rynku, jesteśmy w absolutnie komfortowej sytuacji, wchodząc w, to, w te czasy recesyjne, a, a recesja dla naszej branży akurat nie jest zła i to pokazały poprzednie, poprzednie lata, oczywiście znowu, Ostatnia taka, powiedzmy, kryzys, recesja, to to, to były takie to, to, to trochę czasy, kiedy ja staję, jeszcze nie było no tak... Właśnie, taką, trochę byłem... ciężko mi porównać te dane. Nie ma, nie ma, tekady, porównać, no, bo... nie, nie ma jak porównać, Nawet nie ma jak porównać, ale generalnie ta branża bugmacherska przez ostatnie 20-30 lat sobie w recesji jakby radziła dobrze, nie? To w takim razie a propos ryzyk, bo wydaje mi się, że jedno gigantyczne się zmaterializowało, świat bez sportu, coś, o czym w ogóle nie wyobrażaliśmy sobie przed 2020, że to ryzyko mogłoby się zmaterializować. Ehm. Raz, że jak pan to wspomina, a dwa, jakie inne ryzyka pan widzi, myśląc o spółce w przyszłości? No bo zawsze jest ryzyko regulacji, tak jakbym się siłą rzeczy. Do, do czasu pandemii powiedziałbym, że 9 na 10 osób zajmujących się inwestowaniem w ciemnym powiedziało: ryzyko regulacji to jest zawsze coś, coś takiego tykającego, nawet po tym 2017. Mhm. Co jeszcze może być istotnym ryzykiem w tej branży? Znaczy, jak ja patrzyłem sobie zawsze na, na ryzyko dla STS, no to oczywiście na nauczony też poprzednimi jakimiś doświadczeniami w Polsce, to to, to, to to jakby ryzyko regulacji było zawsze gdzieś tam numer jeden, nie? Bo sobie myślałem, że jesteśmy jednak branżą, która, która jedną ustawą, jedną zmianą jakiegoś podatku jest, jest jakby w stanie po prostu przestać istnieć. I żyłem sobie, jakby żyłem sobie z tym ryzykiem i starałem się rozwiedzieć STS jak najlepiej się da i za każdym razem, żeby jakby powodować, żeby ta spółka była jak najbardziej dochodowa i wypłacać dywidendę. To był, jakby, to był taki model. I w pewnym momencie, przed IPO, do, doszliśmy wraz z bankami, które z nami, z nami pracowały, do takiego wniosku, że w sumie to ryzyko regulacyjne wcale nie jest duże, dlatego że jesteśmy jakby krajem w Unii Europejskiej z ustawą, która została zmieniona w 2017 roku, od tamtego czasu jakby się nie zmieniała, jest stabilna. Jednakże ludzi... jest mocno pod przepisy Unii Europejskiej. Tak, do krema, do, do, z tego tak, dodatkowo jest tak, że jednak tam jest ponad miliard podatków, które ta branża dowozi co roku do budżetu. Nie? I teraz ministerzy Finansów też pracują mądrzy ludzie. Oni mają to policzone i oni wiedzą, że każdy ruch w którąś stronę no, będzie jakieś konsekwencje. No i my dzisiaj oczywiście możemy zrobić tak, że My, jako, jako Polacy, tak, że ministerstwo i politycy zmienią ustawę w takim kierunku, że ona będzie dużo bardziej taka pro, profi, jakby pro-biznesowa, pro że, że będą te niższe podatki i tak dalej, może kasy online i tak, dalej, i tak dalej, żeby się więcej firm za, tutaj zarejestrowało. No to by spowodowało, że pewnie by sts się podwoił czy potroił przy, przy, przy tego typu regulacjach. Ale też w drugą stronę wiedzą o tym, że każda zmiana na gorsze no spowoduje, że, że te wpływy podatkowe spadną, no bo nam będzie trudniej działać, jak nam będzie trudniej działać, to będzie mniej wpływów, więc, więc dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że ministerstwo jest, za, jest zadowolone z tego, co jest. My jako STS zbudowaliśmy skalę w odpowiednim momencie i odpowiedni produkt i, i zespół, który który powoduje, że możemy zarabiać. No ten 2017 dla firm, które umiały to wykorzystać, był, no był takim solidnym tak, tak, tak. paliwem rakietowym. Tak, no no tak, to już tam się regulacji. zaczęło 2.16, 2016, no. potem w 2017 był taki najmocniejszy strzał. I, i trochę jest tak, że, że dzisiaj to ryzyko regulacyjne bardzo jakby zmalało. Więc tak patrząc na inne ryzyka, no oczywiście ten 220, kiedy zaczął się COVID, no to doszło do czegoś takiego, co, czego by nikt nie przewidział. I ja pamiętam, pamiętam te dni, że były trudne i pamiętam, że że wtedy właśnie, właśnie, właśnie po raz pierwszy się ucieszyłem, że, że, że jakby prowadzimy ten biznes w taki sposób, jak prowadzimy, bo, bo jak się zaczął COVID, to sobie zacząłem myśleć i liczyć, że jakby tak przez trzy lata nawet e, e, cały sport stał, to byśmy sobie radzili nie? jako STS. Więc jakby na tyle mieliśmy komfortową sytuację, ale z drugiej strony no żal mi było, że tracimy czas, bo jednak jesteśmy młodzi i no, każdy dzień czy każdy tydzień, kiedy nie możemy rozwijać biznesu, jest tracony, nie. Więc, a ja zawsze, jakby nauczony w STS-ie, poszukiwanie cały czas wzrostów i wzrost za wzrostem, za wzrostem, no to dla mnie w ogóle rok, który miał być na zero, to lepiej, żeby go nie było, nie? Więc, więc to, był to był trudny czas, ale też nie zastopowaliśmy żadnego developmentu. Nie? Mieliśmy, tam, mieliśmy takie rozmowy, co robić, nie? I ja wtedy mówiłem, słuchajcie, jakby. Ja zakładam, że to nie potrwa dłużej niż 3 do 6 miesięcy, bo gdyby miało po, potrwać, to i tak się świat wywróci i tak, to nie ma znaczenie. Więc lepiej ciśniemy na maksa development, technologia, aplikacja, wszystko, wydajemy tyle pieniędzy, ile, ile planowaliśmy. Oczywiście wydaliśmy mniej na marketing, no bo do pustego sklepu się nie zaprasza, nie? Więc, więc pod tym względem tutaj jakby przeszczędziliśmy. No i udało nam się ten rok covidowy dobrze rozegrać, bo potem Jakoś na początku, maja, na początku maja wróciły ligi, pamiętam, mój ojciec przyjechał do Warszawy z moją mamą nas, nas odwiedzić, też, też nasze dzieci i tak z moim ojcem siedziałem, a mój ojciec jakby w sts jest jakby jednym z twórców STS-u, jakby teraz nie jest zaangażowany, ale generalnie żyje trochę tam gdzieś koło firmy, wie, co się dzieje itd. i tak dalej. I zawsze też wiedziałem, że dla niego STS jest coś więcej niż pieniądze, w sensie jakby jest największym akcjonariuszem, du dużo na tej firmie już, już zarobił, ale zawsze to było tak trochę, że jednak kochał tą firmę i tak dalej. I, i pamiętam, że siedzieliśmy yy, i był taki weekend, że wróciła Bundesliga i Ekstraklasa, nie? To były tam Ekstraklasa, Bundesliga i chyba Polska Liga Żółta. pierwsze z pustymi trybunami, rozumiem. No i z tym, że tam przy każdym strzale piłkę czyścili, jakieś takie chore rzeczy, nie? I tak siedzieliśmy z moim ojcem i mój, oj, mój ojciec tak, tak, yy, tak mówi: A tam. Pieprzyć te wszystkie pieniądze, co tam przegraliśmy, nic nie zrobiliśmy, ale dobrze, że już ta piłka wró wróciła, nie? bo ma co oglądać, czym żyć i tak dalej. Nie? Więc to też pokazuje, że, że jakby no to, jest, to jest fajny biznes, nie? w sensie jak ja byłem dzieckiem, to moim marzeniem było zostać prezesem STS-u, dlatego że, że widziałem, o czym ta firma jest. Czyli jest o sporcie, o technologii, o takim rozwoju, i to było piękne. I to, jakby to, mi się, to mi się podobało. Nie? Dla mnie, moje wyjście na mecz prezentacji jest w pewnym sensie służbowe. Nie? bo wyjazd do Kataru to jest, to jest wycieczka, nie, w sensie ja będę w Katarze, no bo ja po ja, no sobie jadę zobaczyć reprezentację, bo też mam kolegów w reprezentacji i tak dalej, po prostu ich wspieram. I tam nie będzie żadnego biznesu, nie, mogę się spotkać z PZPN-em czy z kimś tam w, 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 tam w jakimś hotelu, no ale to jest jakby tam nikt na to nie wziął czasu, ale już tak, mecz reprezentacji w, w Warszawie to już jest biznes, nie. Więc tak sobie się kurczę, no co może być, być lepsze niż pójść do pracy na stadion, nie? Bo zawsze kochałem sport, zawsze grałem w piłkę półzawodowo i wszyscy u mnie w domu byli sportowcami, więc, więc to, było, to był taki cel, żeby, żeby tym prezesem zostać, to się udało i fajnie. No i to jest super fascynujący biznes, nie? On jest jakby, trzeba się go jakby nauczyć, żeby żyć z tym, że jest lepszy kwartał i, i gorszy, lepszy miesiąc i gorszy i to jest coś, co, wracając do finansów, to jest coś, co staramy się uczyć inwestorów i analityków. W sensie, no właśnie, jak na przykład jak ja patrzę na biznes to patrzę na następne 2, 3, 5 lat do przodu. Nie? Każda moja decyzja, jaką ja podejmuję w firmie, jest podejmowana, żeby było jak najlepiej dla tego biznesu. Ja tę firmę zbudowałem, ja ją wyciągnąłem ją z bankructwa, rozwinąłem. I każdego dnia staram się, żeby było jak najlepiej. Oczywiście. Może przyjść ktoś, kto to zrobi lepiej, no i super, bo wolałbym mniej pracować. Zresztą ostatnio George co powiedział, że w ogóle nie lubi pracować, nie minimalizuje. Uważam, że to jest mądra rzecz i powinniśmy o tym, o tym zacząć myśleć. I jak rozmawiam sobie z analitykami, z inwestorami, to mówię, słuchajcie, wynik za kwartał był taki, taki i uważam, że on był na przykład, na przykład obarczony słabymi wynikami sportowymi, co znaczy, że w przyszłym kwartale będą lepsze. A oni już wszyscy załamani, bo, no bo nie trafiliśmy w konsensus. Więc ja konsensus obchodzi, nie? W sensie jak jest jeden kwartał lepszy dla klientów, to co to oznacza? Że po pierwsze są, są zadowoleni, dłużej zostają, po drugie mają pieniądze, więc grają za nie. Czyli to jakby każdy następny kwartał będzie lepszy obroty, lepsze wyniki, bo już no bo ci klienci mają więcej pieniędzy. Nie? Zresztą klient jak wygra przez tydzień czy dwa wygrywa, to zaczyna zupełnie inaczej grać. Nie? To zaczyna grać, już jest taki bardziej odważny, wyższe stawki i wtedy popełnia błędy. Nie? Więc zdarza się tak, że na przykład w ostatnim tygodniu kwartału wszyscy faworyci wygrają i my na przykład mamy wynik o kilka milionów gorszy. Dla mnie jako głównego akcjonariusza i właściciela tej firmy to obojętne. Nie? A dla analityków to już, już sytuacja jest sytuacja dramatyczna. Nie? Dla inwestorów, jakby to samo. Więc my musimy trochę nauczyć patrzeć przez ponad przez roku, dwóch lat, jak to się, się skoro składa. I nawet teraz taka, taką mieliśmy podczas, podczas konferencji PKB w Sopocie. Mieliśmy taką, takie spotkanie z inwestorami i. Yy, i oni bardzo mocno pytali o ten, jak, jaki będzie czwarty kwartał, jakie będą koszty. I chcą mieć wszystko policzone. nie? mówiąc to, że nie mogę im powiedzieć, że nie wiem, jakie będą koszty, bo taka jest prawda. Nie? No bo koszty też, jakby bardzo du za dużo naszego budżetu zależy od bonusów, które dostają gracze, A to, czy dostają bonusy, zależy, jak oni performują, więc to jest trochę płynne. I e, ja im mówię: słuchajcie, są dwie możliwości. Mogę podjąć decyzję jako prezes STS-u, spółki giełdowej. I ułożę tak budżet, żeby dowieść guidance i cały konsensus, opcja numer jeden. Albo mogę podjąć decyzję, że jednak w, w, wydamy więcej pieniędzy na marketing, bo lepiej wykorzystać ten moment mu, mundialu i dosypać do pieca i tak, tak walnąć, żeby przez następny rok dwa mieć z tego korzyści. Ale wtedy może guidance'u nie dowieziemy. No to oni wszyscy nie lepiej guidance. Ja my widzicie, dlatego ja zarządzam firmą, a nie wy. No krótki termin to jest jeszcze domena polskich inwestorów i analityków. Ja nie. nawet jak przygotowywałem. To serię rozmów, rozmów z rynkiem, że chciałbym, żeby moi słuchacze lepiej poznali poszczególne spółki. To też pierwsze co sobie zapisałem, jakie mają być te rozmowy, a jakie mają nie być. To pierwsze, jakie mają nie być, to nie co w tym kwartale, co w następnym, bo bo nie o to chodzi, żebyśmy teraz gonili po prostu newsy i, i to za moment się dezaktualizowało, o to no chodzi, tak. żeby słuchacz poznał lepiej spółkę. I tu przechodząc już płynnie do tej giełdy, narysowałem sobie taką oś czasu z różnych wypowiedzi z ostatnich lat. I coś I się i nie zgadza. Coś mi tam może czegoś mi brakuje? O tak, może, może tego puzla jednego mi brakuje, bo z notatek. W 2020 mówił pan często mojemu ojcu w Atalu: Giełda była potrzebna, by mieć łatwiejszy dostęp do finansowania. Ja dziś tego nie potrzebuję. Kilkukrotnie pojawiało się, że nie Prawda. ma żadnych planów debiutu. Absolutnie. Ale 1 września 2021 złożono Prospekt i coś się w tych kilka miesięcy musiało zmienić, bo też Prospekt to nie jest robota, którą się pisze w dwa weekendy, więc gdzieś tego puzla jednego mi brakuje. Co się wydarzyło, że jednak ta zmiana 180 stopni, że STS wchodzi na giełdę? Idąc wstecz, zaczniemy, zaczniemy od Atalu. No to oczywiście dla Atalu giełda była po pierwsze możliwością pozyskania kapitału, bo to, to jest bardzo kapitałowo-chłonny biznes. Po drugie, mój ojciec zawsze marzył o giełdzie ma chyba ten też cytat, że każda szanowana spółka na musi świecie być na giełdzie, jest zamusić na giełdzie. Tak. Jakby on kochał giełdę, da dalej kocha dużo inwestuje. Myślę, że jest jednym z większych inwestorów prywatnych na, na giełdzie, ale to jest pewnie temat na osobny podcast. I, ym, I on marzył, żeby na tej giełdzie być. I to jakby ja z nim to IPO robiłem. Ja byłem wtedy jeszcze yy, na końcówce studiów i to było bardzo ciekawe. To, jakby, super doświadczenie. Yy. I tak, i to, jest, to, to, to jakby jest, fun, jakby, jakby funkcjonuje dla talu e, w przypadku emisji obligacji, bo ba, bardzo jakby to… Tak, to, to, kapitał kapitałochłonny, to trzeba... gdzie to trzeba zaufanie tak. inwestorów tak, latami tak, budować. Tak. I to widzieliśmy obligacja. też jakby spadek oprocentowania obligacji był duży, nie? W sensie widzieliśmy jak się z inwestorami, jak się mm. jako spółka giełdowa, jak było wcześniej, to jest, to, to, to jest jakby inna rozmowa. Mimo, że są takie przykłady jak, nie wiem, groby, który nie jest na giełdzie, a jest na kataliście i dalej w pewnym sensie coś tam raportuje i już jest okej, okay, nie? Bo każdy ich znał mm. i jakby wie, że są, są tam przewidywalni. Um, I potem była taka sytuacja, że były pytania o STS, przychodziły banki, oferowały, że nas prowadzą na giełdzie. Na giełdę mam taki chyba z jednego banku propozycję wyceny 300 milionów. Dziś sobie zostawiłem na pamiątkę. Po, powiedziałem, że wrócę, jak będzie miliard, ale szybciej się firma rozwinęła jednak. Um, I potem było tak, że. 2019-2020 przed covidem biznes mocno rósł i zaczęła się konsolidacja w branży w Europie, na świecie też zaczęły się spółki łączyć, przejmować. No, i też tak się działo, że ja zacząłem się jakby przyglądać temu, jaki powinien być dalszy krok STS-u. Czyli czy, czyli, czy my powinniśmy przyjąć taką strategię, że jesteśmy tutaj w Polsce i się spokojnie tam jakoś sobie rozwijamy, czy, czy może jakiś tam ruch zrobić? I wtedy ja się, ja, jakby to też nie było tajemnicą, ja się spotykałem z wieloma, z wieloma firmami z Londynu, które, które są notowane na giełdach, są jednymi z największych, właśnie takich holdingów bogomacharskich na świecie, plus z różnymi inwestorami, czy to były właśnie private equity. Czyli inwestorzy finansowi, no i tak szukałem jakieś, jakiegoś rozwiązania dla tej, dla tej sytuacji. Może że sprzedamy pakiet mniejszościowy, może tak, tak. Miałem trochę w głowie, że fajnie byłoby znaleźć inwestora, który przyjdzie, kupi od nas po super wycenie 20%, będzie sobie brał dywidendę i, i jakby nie będzie nam przeszkadzał. nie? Czyli trochę się zdywersyfikujemy, trochę pozyskamy kapitał, który wykorzystamy sobie w ramach naszego family office na różne inne inwestycje. Okazało się, że takich inwestorów nie ma. Nie? Więc to już była taka, taka nauczka dla ja mnie. Bym, że... że jak inwestor wchodzi, to już chce ingerować, wykorzystać trochę ten mechanizm, no bo no. też spółka bez zadłużenia. Pierwsze co mi przychodzi do głowy, ze spółki bez zadłużenia można pięknie wygenerować zadłużenie no, i ładnie zeskalować. Dokładnie, więc jakby były fundusze private equity, bardzo znane w Polsce posiadające duże aktywa, nie będę jak mówił które. Co mówi w ogóle, super, okej, okay, Mateusz, no plan jest taki, że my przychodzimy, super, daj nam super ofertę, bym powiedział, na poziomie wyceny za, za IPO. E, no kupujemy to od Was, e, Ty zostajesz. Tutaj prezesem dalej i piszemy piękny plan budowania wartości, jak oni to ładnie w Prawie The mówią. E, tam oczywiście, już ten zakup mojej firmy ode mnie miał być finansowany częściowo przez moją firmę, zadłużenie i tak dalej. No i potem zaczynamy lecieć w kosmos. Nie? Czyli, czyli już ta, ta ich prezentacja pokazywała, jakie tam będziemy robić cuda, jakie firmy przejmować, ile oni, ile oni mogą długu przynieść i tak dalej, i tak dalej. Gdzie byśmy byli dzisiaj, nie wiem, przy takim długu. No, ja im powiedziałem, słuchajcie, no to jest w pewnym sensie interesująca oferta, tylko jakby ja nie czuję się na siłę, żeby ją zrealizować. Nie? W sensie, może powinniście wtedy to kogoś sobie znaleźć, kto to zrobił, bo ja takich rzeczy nigdy nie robiłem. Nie? W sensie, jakby praca dla kogoś to nigdy nie była jakaś taka moja, moja domena. No i oni wtedy, jakby się wystraszyli, a z drugiej strony ja powiedziałem, że okej, okay, to za to, jakby tam się, się zaczął COVID, trzymajmy się, ja mam tu jakby ważniejsze rzeczy na, na, na głowie. No i trochę w sumie ten temat upadł, no bo zaczął się COVID. No i minął kolejny rok, poradziliśmy sobie z covidem i przyszedł tam początek 2021 i zaczęliśmy się zastanawiać jakby co, co dalej i to był trochę impuls, bo pojawiła się, pojawiła się sytuacja, w której polska giełda zaczęła nieźle performować. No wycena Allegro, wycena paru spółek, CD Projektu i tak dalej, jakby cały ten, ten świat gamingowy jakoś tam całkiem ten nieźle... nawet ożył. Jakieś A, huge, wyglądało. Tak, huge, huge tutaj mm -hmm. wszedł z niezłą nie, z nie, z nie, z wyceną. No i się zaczęliśmy zastanawiać, kurczę, może zrobienie IPO pozwoli nam po pierwsze prowadzić spółkę na, na giełdę, co nam zawsze potem pozwoli każdy ruch zrobić. Po drugie, pozwoli nam się zdywersyfikować. Jako, jako rodzinie. I po trzecie, też da jakąś taką gwarancję bezpieczeństwa, spółka będzie giełdowa, będą też inwestorzy finansowi zaangażowani, więc też znowu jakieś ryzyko regulacji, no znowu jest jakieś tam mniejsze. Czyli to trochę proces rodzinnej narady. No bo wiem, że jak zmienić tak, zdanie ale to są, po tak, czasie. ale to nie są takie rodzinne narady, na jak sobie ludzie wyobrażają, że my mamy jako, jako rodzina jakiś nie wiem, zamek, w którym się siedzimy w wielkim jest pokoju. Serio się. sukcesja. Tak, to dziewięć. nie jest tak, to jest w zasadzie taki, że idę sobie po plaży z moim ojcem w Barcelonie, pilnujemy moich dzieci i sobie myślimy, a może zróbmy to, a może zróbmy tamto, nie? Więc to jest, to jest, to jest jakiś, powiedzmy, bardziej ten temat. I, I my sobie wtedy wymyśliliśmy to koło maja, że to IPO robimy. To był maj. Zaczyna mi się zgadzać oś czasu. Tak, i ja wtedy zebrałem zespół, który, który, z którym bym to chciał zrobić, jakby w sensie najbliższych moich doradców. Zrobiliśmy szybko spotkania z bankami, z doradcami i tak dalej, z sprawnikami, zaczęliśmy pisać prospekt i tak jeszcze w międzyczasie się musiało wydarzyć tyle rzeczy, że w sensie jak to IPO się wydarzyło, to jak zobaczyłem przez 5 miesięcy, co trzeba było zrobić, to raczej bym się nie, jakby nie założył, że to się uda. Nie? W sensie my potrzebowaliśmy mieć interpretację podatkową, bo robiliśmy, że tam jakby musieliśmy wnieść. Te, te udziały STS, do STS holding, bo STS nie mógł być sam sobie notowany na giełdzie i tak dalej, więc tam się musiało tyle rzeczy zejść. Powiem, z te rundy odpowiedzi z KNF, em bo to też tak wygląda. Tak, często, ale że, to, to jakby tutaj KNF był bardzo profesjonalny. I już nawet na etapie przygotowania spółki do debiutu gie giełdowego, my też jako przy, przy współpracy z właśnie z doradcami, z bankami musieliśmy bardzo mocno sprofesjonalizować swój biznes, nie? Cały governance i tak dalej, poukładać wszystko w firmie I to, i to jest bardzo dobre. I jak patrzę dzisiaj na to, co się wydarzyło, a mija zaraz rok, no, po, no tak, teraz powoli mija rok yy, naszego roku trzeba, nie? Przecież sobie to tam w, w, w kalendarzu z, zobaczyć, no i tam 8 czy 9 grudnia był już debiut. No to, no to firma się mega sprofesjonalizowała yy, i nawet taki jest zupełnie inny mindset, nie? W sensie, jak my byliśmy jako STS wcześniej spółką prywatną, no to ja, za, ja zawsze patrzyłem na to, jak zrobić największy rozwój, i tak dalej, i tak dalej, i jakby ten wynik, wiadomo, chciałem jak najwięcej też zarobić. Ale ja też nikt nie patrzy na ręce, jak robi się tylko. No w ten dokładnie. Sposób, nie? Okay. A teraz jest tak, że jesteśmy tak mocno sfokusowani na to, żeby ten biznes optymalizować, że staramy się być turboefektywni. W sensie wszystko, co robimy, musi być mega efektywne wdrażanie produktów musi być jak najszybsze wdrażamy tylko to, to, to co się opłaca, i tak dalej, i tak dalej. I staramy się przy tym wszystkim oczywiście jakby nie zabić kreatywności tego, co zawsze było siłą STS-u, ale wydaje mi się, że to właśnie działa bardzo in plus, że jednak ludzie dzisiaj myślą o tym, że firma jest po to, żeby zarabiać, żeby się rozwijać. A patrzymy na to, jaką mamy widzę, jaką chcemy dowieść, co jeszcze możemy zrobić lepiej i to jest dla firmy to jest bardzo dobre, bo jest zupełnie, zupełnie inny mindset, nie? To prawda. O to chciałem spytać, co giełda zmieniła w samej spółce od środka, ale jak Popatrzę na wykres w skali tego roku, to mam wrażenie, że spółka też wyląduje w koszyku z tymi wszystkimi, którym udało się wejść na rynek po fajnej wycenie i zaraz Bessa. Z perspektywy inwestora indywidualnego, no był moment, że kurs chyba się przepołowił. No, dosłownie. ale to ja myślę, że to, to nie jest jakby, bo to, to nie jest na końcu nasza wina, kiedy my wchodzimy na giełdę, nie? W sensie takim, wchodzimy na giełdę wtedy, kiedy uda nam się, że tak powiem, zatwierdzić prospekt, nie? Ja nawet bardziej się doszukuję tego, czy z tym całym doświadczeniem już rodzinnym, posiadanie jednej spółki na giełdzie, do tego doświadczenia w ogóle rynkowego, czy to też nie było tak, przy tej nawet zmianie zdania, że to jest świetny moment na wejście po prostu znaczy, na giełdę to, że w 2021? W maju 2021, kiedy podejmowaliśmy decyzję, to moment, był na, to, to moment był dobry, nie? giełdy wyglądały super, nasza branża w ogóle globalnie wyglądała super. Ale kiedy wchodziliśmy na że tak, wchodziliśmy na rynek, czyli mieliśmy w październiku tak zwane early looki i potem w listopadzie mieliśmy, um, mieliśmy road show, to rynek zaczął się walić. Nie? W sensie Amerykanie już sprzedawali, e, nasza branża spadła jakieś, wyceny w naszej branży spadły jakieś 30-35%, jakby mieliśmy pricing. Czyli ja dzisiaj, ja dzisiaj zaryzykuję takie stwierdzenie, że to, że mieliśmy wycenę poniżej 4, 4 miliardów, się wzięło stąd. W sensie ja byłem przekonany, że, że będziemy mieli wycenę wyższą niż 4 miliardy, skończyliśmy na 3 miliardy 600, mld, dlatego że e, no, mocno się jednak zwalił rynek. Nie? I teraz to, że mieliśmy doświadczenie z IPO Atalu. To było pomocne, ale to był zupełnie inny IPO. To IPO Ata było w Polsce, tam było 150 milionów, to było, to było zupełnie co innego. A tu mieliśmy IPO skierowane do inwestorów w Stanach, w Europie, w Polsce, duże bardzo, miliard 100 milionów sprzedaliśmy. Jakby za tyle sprzedaliśmy akcji, więc to było bardzo duże. Jakby, no, bardzo duże jakby dla nas, no z punktu widzenia wielu inwestorów, to, to są peanuts dalej, nie? Ale, mm, ale bardzo nam też pomogło to, że mieliśmy dobry track record. W sensie jak szliśmy do inwestorów w Polsce, do funduszy inwestycyjnych, to patrzyli na Atal, czyli na to, jak spółkę płaciliśmy na, na giełdę, jak potem performowała, jak raportowaliśmy, jak płacaliśmy dywidendy i tak dalej, i to wiedzieli, wiedzieli czego, się, czego się możemy spodziewać, więc to pomogło na pewno, nie? No, ale były takie momenty podczas IPO, przecież, że to był, to był listopad, ja to wszystko ja pamiętam w ogóle gdzieś. Ja jestem w stanie dokładnie powiedzieć, gdzie siedziałem, co mówiłem, z kim rozmawiałem, jak się zastanawiałem i tak dalej, kiedy no, banki, szczególnie te, te zagraniczne, no, namawiały nas, żeby przełożyć IPO na początek 2022, nie? Czytaj, nie odbyłoby się to IPO. No, to nie byłaby dobra e, decyzja, prawda? Ja, Wojny nikt nie przewidział, ale faktycznie tak, już ten początek roku tak, nie wyglądał. Ja, wtedy, ja wtedy poszedłem w za zapartym ja i nie, słuchajcie, ja to na, na bank jakby dowiozę, jestem przekonany. i dziś, dzisiaj, dzisiaj się inaczej IPO robi, nie? w sensie kiedyś IPO wyglądały tak, że, że się szło, że zaczęło się roadshow, szło się do inwestorów, prezentacja, spotkania w biurze i to tam i tak dalej. Teraz IPO się robi przez Zuma, nie? I teraz się robi IPO tak, że jak się otwiera książka, ona jest pełna. Czyli robi się early looki e, i spotkania z inwestorami, potem też takie poszerzone, po jakichś NDA-kach i tak dalej. I dzisiaj biura maklerskie, dzisiaj jakby banki inwestycyjne, tak naprawdę szukają już takich dużych inwestorów, żeby mieć pewność, że mają książkę pokrytą, zanim ją otworzą. I oni przychodzili do mnie i mówią: My nie możemy otwieram książki, bo ona nie jest pokrytem ja ale to, to otwórzcie, dajcie mi się spotkać z inwestorami, nie? Przecież ja wymieniłem im, ja widzę jeszcze jest 20 inwestorów z Polski, duży, z którymi którzy się ze mną jeszcze nie, nie widzieli, nie? Przecież to, to, to my jesteśmy po to, żeby rozmawiać z tym inwestorem, żeby im pokazać nasz biznes, żeby go zrozumieli, żeby zobaczyli, jakie są potencjalne korzyści zainwestowania właśnie w STS. No i tam była duża dyskusja, i w końcu my się jakby tutaj uparliśmy, że chcemy to IPO robić. No i książka była tam pokryta, jak my ją otworzyliśmy rano o dziewiątej, to było o Jeszcze Pamiętam już Blum, było w Bloombergu, że books fully covered i ja, ja pamiętam, że potem było bardzo ważne, żeby była podwójnie pokryta i potem finalnie była chyba po trzy, chyba trzykrotnie, bo potem już było tak, że na końcu jak, jak już była dwu czy trzykrotnie pokryta, to już potem zaczęły wpadać ordery od przeróżnych hedge fundów, które w ogóle nie wiedziały kim jesteśmy, ale że, ale że już była pokryta, to już deal pokryta. hot, no to chcieli wejść. <laughs> A potem banki oczywiście im przydzielają też, też te akcje, no bo chcą mieć z nimi relacje, bo na końcu zarabiają na hedge fundach, które handlują. Nie? I to jest takie trochę przepychanka, że ta książka na końcu jak wygląda, to oczywiście jest wybór spółki, ale trzeba rozmawiać z doradcami, z bankami, no bo każdy ma jakieś swoje interesy. Nie? Przyznam szczerze, że kompletnie nie, nie spodziewałem się, że pójdziemy aż w ten wątek, ale to niesamowicie ciekawe z perspektywy inwestora indywidualnego, który często nie do końca wie, co się po tej drugiej stronie no. dzieje. On czeka na ten swój zapisik, na te kilka dni, jaka będzie wycena, co będzie w tym prospekcie i tak dalej. To jest A ten największy kapitał mieli się zupełnie w Tak, tak, indziej. tak. To jest tak, że moje podejście zawsze jakby było takie, że STS to jest bardzo znany brand w Polsce, więc uważam, że powinniśmy mieć dużą transzę dla inwestorów indywidualnych. A banki mówią, nie, nie, nie w ogóle zmniejszamy dla inwestorów indywidualnych, bo, bo tam mniej więcej wygenerujemy tyle i tyle, bo to wiemy z podobnych IPO. I tam musi być taka duża, re, re, jakby tam 80% 90%, 90 tak, redukcja redukcji, redukcji, być, tak? redukcji, bo jakby nie było tyle, to inwestorzy za dużo dostaną i zaczną sypać. Nie? No w ogóle cała ta, ta, cała ta, 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 ta kuchnia tego wszystkiego jest, jest tam bardzo ciekawa. No Więc ta redukcja oczywiście była duża. No mieliśmy też sporo takich zapisów. Naszych różnych znajomych, family office z całej Europy i to, i to też było fajne. I oni, byli, oni byli w tej książce instytucjonalnej. No i cały proces był, był mega ciekawy, bo był, był, był mega trudny. Pamiętam, to, to, to było tak, że w sumie zaczęło się, tak mówiłem, gdzieś tam w październiku. W ogóle to było ciekawe, bo te banki zagraniczne, bo my pracowaliśmy z Goldman Sachs i z UBS-em, no to oni normalnie mi robili szkolenia i próby. A ja mówię, słuchajcie, ja jestem mistrzem prezentacji. Ja na żadną prezentację się nigdy na świecie nie przygotowywałem. Liceum, studia i tak dalej. Jechałem za, zawsze tak, nie? Oni no nie, bo musisz to tam, to jakby mieli rację, nie? W sensie, jak zrobiłem im jakby pierwszą pre tą prezentację już tą routsową, i jakby im zrobiłem, to sam z niej, z niej nie byłem zadowolony. Ja nie potem przygotowali dokładnie, co mam mówić, jak mam mówić, to, to jest cała magia tych, tych, tych dużych banków, to jest, to jest naprawdę jest, jest ciekawe. I potem te, te tam nawet nie dwa tygodnie, ten, ten routshoł trwał tam z 10 dni. No to ja byłem tak, że wchodziłem na, na ósmą do biura, siedziałem do 18, 19. Miałem swój swój, swój catering. Po każdym spotkaniu 15 minut jeszcze odpoczynku poczynku leżenia, z sześćka w dziennie. Pach, 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 pach. Jeszcze jakby specyfika naszego biznesu jest taka, że ja bardzo dużo gadam i znam moją firmę na wylot, więc wszędzie starałem się wszystkie, wszystko opowiadać, wszystkie pytania e, e, brać na siebie. Bo oczywiście był tam mój CFO, ze mną i tam szef produktu, no ale generalnie oni byli, jakby żeby mnie wspierać. E, I wracałem, wracałem do, do domu. Czasami nawet stawiam tutaj gdzieś tam w hotelu koło firmy, żeby tylko odpocząć, żeby się wyspać, bo mam małe dzieci i tak dalej. Potem, że was 3 kilo schudłem podczas tego IPO, bo nie piłem w ogóle zero, zero alkoholu, no bo też chciałem być cały czas super fresh, a tam zawsze lampka wina wieczorem że coś To jest tak jakby... taka sportowa forma, żeby rozmawiać z inwestorami dokładnie, przez kilka dni. Dokładnie. I, to, I ja pamiętam, że to się, się jeszcze, jeszcze każdego dnia po zakończeniu tych koli tych, tych, tych jechałem samochodem na przykład, do domu, jeszcze był w ogóle zoom na 30 osób z banku, gdzie Podsumowali każdy dzień. Niesamowite. No, i później mieliśmy ten closing, i tą całą książkę się wstarało. To już było tam, tam, tam koniec tego drugiego tygodnia, już od pewnego momentu wiedziałem, że deal się uda, więc, ta, więc jakby to też był większy spokój. Ale są historie niesamowite, że my mieliśmy chyba w czwartek o 16.00 ostatniego koladzi, Ja już wieczorem wylatywałem do Barcelony i miałem kolację z jakimś funduszem, którego nad wiem wymówić. Pierwsza z nim słyszałem, i się tak nie chciało na, w ogóle na niego łączyć. I oni dużo, i oni dużo wzięli, i oni są w ogóle dzisiaj dużym akcjonariuszem, nie? i są w ogóle bardzo fajnym akcjonariuszem, bo są, to, jest, to jest jakiś tam fundusz z, z Londynu, nikomu rozumiem, bardzo dobrze ten biznes, więc to tak jakby no... To na pewno nie muszę pytać o to, czy to była dobra decyzja, bo niezależnie od tego, co się dzieje na wykresie, to zakładam, że wejście na giełdę i to jak teraz funkcjonuje STS, to pewnie z tej perspektywy, no było jak najbardziej dobra decyzja. Tak, to, to jest jakby, to dla mnie osobiście ten rok był trudny, nie? Ja tak wczoraj o tym sobie z żoną rozmawiałem, bo bo, no bo mieliśmy tam różne, różnego historię tam, tam w, w rodzinie zdrowotnej i tak dalej, więc generalnie, generalnie trudny rok, Plus na wojna, no plus, plus to cały no, czas... Wesa ta... nie poprawia humoru. Tak, i ta presja inwestorów, <grym> jakby... Ja nie jestem osobą, która każdego dnia śledzi kurs STS-u i się podniesie że jest plus 5 czy minus 5, bo uważam, że ja dzisiaj nie planuję sprzedawać akcji, a mogę sobie nawet dokupić chętnie po tej, jakby po tej, po, po tej wycenie, nie? Oczywiście teraz mam okres zamknięty, bo są tam, tam ja, wyniki. Ja w ogóle w trakcie naszej rozmowy mam wrażenie, że jest, to jest taka spokojna spółka dywidendowa, którą sobie można kupować. Trochę wychodząc z tego założenia niskiego zadłużenia, tego rozwoju, no tak. tego nienasycenia, no my... że tak by często spotykałem się z takimi porównaniami do spółek growth, że to może być spółka agresywna, która łatwo się rozwieje, to jest rozrywka, że tu można ją zadłużyć. No mam wrażenie z naszej rozmowy, że dokładnie odwrotnie. Taka spokojna Spółka Dywidendowa. No tak, bo, no bo my dzisiaj jako STS, jakbyśmy mieli coś przejąć, to pytanie jest jakby co, nie? W ogóle też jest ciekawe, że jak się na spotkaniu, jak inwestorzy pytają nas o MNE, to trzeba tak, trzeba mówić, że zagranica nas na razie nie interesuje i oni są spokojni. Nie? No bo przykłady. Polski spółek z giełdy, które zrobiły dobre MNE na granicą jest, jest, okay. jest ich bardzo mało, nie? Z CCC i tak dalej. Allegro, idealny przykład. Inpost, nie? Czy to są, to są deale, które może będą bardzo dobre, jakby ja tego nie wiem, ale, ale one były bardzo kosztowne dla tak, inwestorów Tak, i dla inwestorów to znaczy. są też trudne, no bo, no bo oni tego nie zakładali, nie? M&A w Polsce dla STS-u są trudne, bo, bo nie mamy kogo przejąć, nie? w sensie my mamy tak duży udział w rynku, że moglibyśmy jakiegoś małego gracza, ten mały gracz jest nie, niedochodowy, więc my nie chcemy przejąć kogoś niedochodowego. Oczywiście jak się pojawi jakiś, któryś z tych mniejszych bookmacherów będzie miał 10 milionów biddy, okaże się, że ta, ta jego baza klientów jest inna niż nasza, bo przeciętny pewnie klient ma 3-4 konta bugmacherów, to pewnie to jest interesujące, no bo fajnie byłoby mieć dru, drugi brand, może jakiś taki bardziej młodzieżowy, może jakiś taki bardziej odważny i tak dalej. Więc to może się wydarzyć, ale póki co się jakby, jakby nie ma jak, więc, więc my tutaj takiego jakiś hiper growth nie zrobimy, no bo to nie jest też taki powiedzmy tego typu produkt, a, a możliwości jakby przejęcia są, są ograniczone. Więc my dzisiaj jesteśmy firmą, która nie ma zadłużenia, która będzie generowała w następne lata coraz lepsze wy, wyniki, bo co roku to robimy i będziemy płacić dywidendę i w związku z tym, że my nie potrzebujemy tych pieniędzy, jesteśmy nadpłynni, no to wypłacamy co roku 100%, więc oczywiście to jest, to jest podzielone tam w dwóch transzach i my tak naprawdę dalej jeszcze wypłacamy zysk z zeszłego roku, nie? No bo nawet w, będziemy tam chyba w, w kwietniu czy w maju wypłacać w tym roku znowu kolejną transzę, to jeszcze będzie, z, jeszcze będzie zysk tam z 2021, dopiero pierwsza część z 2022, nie? Ja chyba też w którejś rozmowie padało, czy, czy może wzorem amerykańskich spółek udałoby się cztery razy w roku dywidendę, ale wiem, że sam proces wypłacania w ten sposób nie jest w Polsce prosty. Prosty. Pomijając chyba strukturę, no bo STS, tak, STS, tak, STS Holding tak, to no też mam, jest tak, mamy Tak, który tak bo jakby to, to są, są jakby dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że my jako STS SA musimy najpierw wypłacić dywidendę do STS Holding, gdyby ten STS Holding do akcjonariuszy. To jakby pierwszy problem, a drugi zasadniczy jest, są przepisy, które mówią, że żeby wypłacić spółce akcyjnej dywidendę za poprzedni rok, to trzeba mieć zbadany z, z przez, 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 przez biegłego sprawdzanie finansowe, nie? To jest pierwsza rzecz. A druga, że jeżeli chcemy, chcemy wypłacić zaliczkę na dywidendy już z tego roku, to też musimy mieć zbadane to sprawozdanie, plus może to być maksymalnie połowa zysku z tego roku. Nie? Więc jakby to, co my robimy, to dwa razy w roku przesłamy pieniądze z STS SA do STS Holding i tam jak się to się jakby, jak, jak to biegły zbada, to wypłacamy akcjonariuszom. Więc to jest jakby cały czas tam, 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 tam przesunięte. I wydaje mi się, że zrobienie tego części, to już będzie bardzo karkołomne. Są tam odważni na polskiej giełdzie, którzy próbują, ale to też wynika ze specyfiki biznesu, że technicznie jest im trochę łatwiej, ale tak. że sama struktura z KD po w, ze wszystkim, to też wcale nie jest takie proste. Znaczy, bo gdybyśmy my gdybyśmy nie mieli pewnie spółki holdingowej, tylko byłby STSSA, to moglibyśmy po prostu zamiast dwa razy w roku to mieć co kwartał badanie przez biegłego i wtedy po każdym kwartale wypłacać. Dla nas, z punktu widzenia finansowego, by to było w ogóle bez problemów. w sensie byśmy to, byśmy to mogli robić, ma, bo ma, ma, mamy dużą nadpłynność, ale oczywiście e, no, przez strukturę holdingową jest to utrudnione. Okej, okay. to w takim razie a propos tych ym, planów, o które chciałem zapytać, już trochę zmierzając ku końcowi, ym, były takie plany, w 2020 roku również powiedziane w jednym z wywiadów to był plan 2021, ale jak tak słyszę, ile, ile zajęło debiutowanie, jaki to był ciężki pod tym względem rok, to jestem ciekaw, jak to się ma do tego. Były dwa plany, powiedziane na głos: podbijać Europę, przekonać ministra finansów do hazardu. Jak to się w ogóle udało? Nie udało? przełożyło się na rok, zaczynam z, tego zaczynam z od końca, no to na pewno ja nie powiedziałem, że przekonać pana Misę do hazardu, bo ja zawsze twierdzę, że zakłady bukmacherskie to nie hazard, tylko gra, tylko gra wiedzy. O, muszę to sprawdzić. I zawsze staram może się... to jest tytuł jakiegoś tak, wywiadu, tak, tak, który tak, dostał tak. Do, do tej wypowiedzi. I zawsze tak. staram się tłumaczyć, że jakby różnica pomiędzy hazardem, a zakładami bukmacherskimi jest taka, że w hazardzie mamy losowanie, nie? czyli pójdziemy na jakąś maszynę, na ruletkę, do lotto, i jest losowanie, prawda? Czyli obaj mamy taką samą szansę, nie? A jak będziemy dzisiaj obstawiać na przykład drugą ligę chińską piłki nożnej, ja jestem ekspertem w tej lidze, a ty nie, no to kto ma większe szanse? Ja, nie? I, i jakby wygrywalność u Bookmachera jest zupełnie inna niż w Lotto i jakby, jakby, jakby w innych miejscach, więc my jednak, no my jakby też zdecydowanie, zdecydowanie więcej, jakby wypłacamy graczom, nie? Więc jakby zawsze, zawsze staramy się się pokazywać też ministerstwu, politykom, że to jest gra wiedzy. I uważamy, że w ogóle zakłady bukmacherskie powinny mieć osobną ustawę, a nie połączoną z całym hazardem, nie? I ona mogła być lepiej napisana, bardziej taka prorynkowa, i tak dalej. Bo tym, że przerwa, ale wystaje się, jest takie coś jak responsible gambling, jest, jest, jest. No bo to jest, jakby, to jest jakby coś, co dzisiaj się modnie nazywa, a trochę zawsze występowało, nie? Czyli trochę jakby dbanie o to, żeby klient się bawił, a nie zbyt dużo przegrywał, nie? Czyli, kiedy skończy się zabawa, no to przestań. Nie? Coś, jakby coś, 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 coś w tym stylu, więc my jakby ze swojej strony to, co robimy dzisiaj, to jest to, że mamy cały team od Responsible Gambling, i mamy, mamy też współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, gdzie oni. To, to wynika z tego, że jeden z naszych deweloperów poszedł tam na doktorat, i, i tam gdzieś tam w tej, w tej katedrze uznał, że może by, by fajnie było zacząć pracować ze STS-em, i, i oni zaczęli te, w tej katedrze machine learningu przygotowywać dla nas algorytmy, które, które jakby badają całą naszą bazę. I pokazują, o, ten klient może mieć problem, albo ten, nie? Są, są pewne czynniki, które są w sumie naturalne, nie? Że ktoś bardzo często w nocy gra, albo robi jeden, drugi, trzeci, czwarty. Czyli już na etapie danych jest jakby wyłapywany ten tak. klient, który potencjalnie od razu, może mieć tak, problem. Tak, tak, to my, to, od razu, my, my mhm. to widzimy od razu, nie? Czyli chodzi o to, żeby tego klienta wcześniej ostrzec. Zablokować mu konto, są, są, są tak zwane cooling offy, czyli na przykład dzwonimy, mówimy, że, nie wiem, że, 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 że panu na tydzień wyłączamy konto, i pan się spokojnie ochłonie, nie? Albo yy, na 24 godziny, i tak dalej. Klient sam sobie też to może zrobić. Czy dzisiaj zakładając konto w sts Klient sobie ustawia, ile może poświęcić czasu na grę ile pieniędzy tygodniowo, miesięcznie, rocznie, sobie może różne limity poustawiać. Nie? Czyli jakby, chodzi o to, żeby. żeby no bo 99,9% klientów nie ma z tym problemu. No trochę wiem o to właśnie zapytać, czy to jest. No, no bo to brzmi dosyć groźnie, jak się po prostu. trzeba ja pamiętać, że my mając skalę, tak, ale, ale my mając skalę. My w tym roku będziemy mieli, będziemy mieli pewnie pod milion aktywnych użytkowników. No to niech ta 1,1% ma problem, to jest jakaś tam ileś tam nominalnie, nie? więc my musimy to jakoś tam zaadresować. Więc pod tym względem, akurat, yy, staramy się tutaj bardzo poważnie do, do tego tematu podchodzić. Więc, yy, więc czy to się udało, jeżeli chodzi o ministra finansów? Wydaje mi się, że cały czas prowadzimy jakąś dyskusję, gdzie pokazujemy to, co można jeszcze na tym rynku zrobić, jak, jak, czyli jak walczyć z szalą strefą, ile jeszcze firm jest na tym rynku, które, które nie wiem, na przykład, na przykład weźmy spółkę Unibet, nie? Która, która działa w Polsce nielegalnie, jest częścią grupy Kindred, która, która jest notowana na, na giełdzie, czyli spółka giełdowa oficjalnie działa nielegalnie w Polsce i się w ogóle zasłania jakimiś bzdurnymi przepisami e, unijnymi, które w ogóle nie mają nic do, do tego, że no w Polsce jakby jest prosto napisane, że trzeba mieć w Polsce licencję, trzeba w Polsce mieć przynajmniej, przynajmniej przedstawicielstwo założone i, i jakby, no i płacić podatki. Nie, i to jest jakby prawo no, notyfikowane przez Unię Europejską, i tak dalej, więc tutaj oni nie mają w ogóle pola manewru, nie? Więc my jakby walczymy z tym trochę, pokazujemy ministerstwu, jak można jeszcze z, z, zablokować płatności do, do takiej firmy. No bo jak może być tak, że wchodzę na stronę Unibet, która jest zablokowana 166 razy przez Ministerstwo Finansów, czyli 166 ich adresów www jest zablokowanych na stronie ministerstwa i zakładam tam konto, pokazuję, że jestem, wpisuję, że jestem z Polski, polski numer telefonu i wpłacam pieniądze, jest tak, firma Revolut, e, Blik, państwowa spółka, polskie banki, to ja wtedy robię screenshot i wysyłam to do KNF-u, do wszystkich polskich banków, mówię, słuchajcie panowie, macie, macie 3 dni, nie? No I okazuje się, że nagle wszystkie polskie banki się budzą, bo oni nie byli świadomi. F firma Revolut w ogóle gra gupa i wysyła nam jakieś pisma, że tak, tak, ich CEO, CEO się już tym zajmuje i tak dalej. No to są bzdura, nie? No bo akurat tu jest o, jakby o tyle sprytnie, że, że jakby Revolut jest w Polsce super dobrze znany, i, a te karty są wydawane jakby przez Wielką Brytanię, więc one, w, jakby ciężko jest je, je, je zablokować, nie? Jak ktoś, jak ktoś blokuje płatności z Polski, no to i tak. Karty rewoluta będą działać. Nie? Więc to, to są tego typu sprawy, którymi się zajmujemy. Pokazujemy ministerstwu, politykom, żeby, żeby to uszczelnić, bo są pieniądze dla, dla budżetu państwa. Nie? Czyli, Czyli my wiemy, robimy co się kryje pod tym, a tak, my robimy okay. za nich tą, tą, tą robotę. A jeżeli chodzi o ten podwój Europy, to my mieliśmy taki plan, to było 2019, tam początek 2019, że chcieliśmy jakby uzyskać pierwsze licencje poza Polską, spróbować jakby z czym to się je, jak to wygląda. Uzyskaliśmy licencję w UK, gdzie, gdzie zaczęliśmy działać, zresztą do, do dziś działamy. I mamy też licencję estońską, która jest taką, powiedzmy, licencją, która pozwala działać w, w Estonii, plus w wielu krajach na świecie, gdzie, gdzie nie ma lokalnych licencji. Nie? I to jest biznes, który dzisiaj nie jest dużą częścią naszego biznesu. My dookoła tego zbudowaliśmy zespół. Przyglądamy się dzisiaj jakby temu, które z tych rynków mają sens dla nas. Ale to, co się w międzyczasie wydarzyło, to jest też to, że ten rynek polski dalej tak rósł i był tak dochodowy, że my w każdym momencie musieliśmy ważyć, czy my chcemy nasze resources przesuwać na te rynki zagraniczne, czy jednak korzystać z tego, że jest super zroz w Polsce, nie? Więc trochę jakby, jakby nie zainwestowaliśmy aż tak dużo na tych rynkach międzynarodowych, no bo ten, ten rozwój w Polsce był tak duży, nie? Poza tym to, co się dzieje trochę na dzisiaj w naszej branży, to jest to, że jednak są mocni, lokalni gracze, nie? Czyli, że tak w Polsce jest STS, w Czechach jest tip sport, w Chorwacji jest super sport i tak dalej, no to ciężko będzie STS-owi się przebić w Czechach, czy STS-owi się, się, się przebić w Wielkiej Brytanii, tam gdzieś tam, nie, więc jakby to jest bardzo kosztowne, też, nie? Są bardzo duże, duże regulacje. Jakby Wielka Brytania już jest tak bardzo przeregulowanym rynkiem, że dzisiaj tak naprawdę jak klient Wielkiej Brytanii wpłaca, nie wiem, 500 funtów czy 200 funtów, to jest taka, powiedzmy duża wpłata, no ale w Polsce to takie wpłaty chodzą bez problemu. To trzeba, trzeba od razu tworzyć całą teczkę na tego klienta, pisać, dzwonić do niego, żeby on, on nam powiedział, skąd ma te pieniądze, jego umowę o pracę, zdjęcie z Google Maps i z jego domu. No, są jakieś, jakieś jakaś paranoia, ja nie? Wiem, że to jest mocno też profesjonalizowany rynek w drugą stronę, że część ludzi próbuje żyć, autentycznie z Bukmacherka, analizować to bardzo mocno, że tak jakby w tę stronę się profesjonalizuje, przynajmniej nie znałem z tej strony, że aż nie, tak to, trudno jest po prostu ta, wydać tam pieniądze. Jest jakby bardzo przeregulowany ten, ten hmm. czyli ten, ten, to, jest, to jest jakby jeden z największych rynków na świecie, jeżeli chodzi o właśnie Bukmacherkę, więc tam jakby dużo się działo, ten stopień uzależnień jest i ten jakby te, tego problemu, jaki tam mają jest duży, więc pod tym względem akurat, um, akurat oni trochę przesadzili z tymi regulacjami, co spowoduje, że pojawi się, się, się szara strefa, że będą spółki z zagranicy, te na licencjach maltańskich, Gibraltar, i tak dalej, będą oferowały tam zakłady i ludzie będą, będą woleli u nich grać, bo nie będą mieli takich limitów. Nie? I to jest zawsze gdzieś ten balans, czyli jak zrobić dobre regulacje na danym rynku, żeby jednak yy, klienci chcieli grać, nie, nie, jakby nie mieli z tym problemu, żeby nie to przy... tego Tak, tego tak, granicy, tak, tak, żeby to było pod kontrolą. Okej, okay. to w takim razie już kompletnie zmierzając ku końcowi, powiedzieliśmy o tych planach, które się częściowo zrealizowały, częściowo nie, bo podjęte były inne decyzje. A jakie plany na 2023, jak już wszystko ochłoniemy po tym mundialu, zobaczymy czy będziemy świętować, czy nie, czy wyjdziemy z tej grupy, czy nie, no ale pomijając mundial, jakie plany na 2023? Przede wszystkim optymalizacja naszego biznesu. Dalsze wzrosty i, i, i próba zarobienia jak, jak najwięcej, nie? bo z punktu widzenia takiego, jako biznes, no to my chcemy rosnąć, chcemy zarabiać jak najwięcej, chcemy ten biznes optymalizować, dlatego że te wolumeny są duże e, i każde 0,5%, 1% optymalizacji jakichś procesów związanych z taką ilością pieniędzy no, powoduje, że ten zysk rośnie, więc jakby albo są duże oszczędności. Druga, druga sprawa jest taka, że jednak no, planujemy bardzo dużo pozyskać nowych klientów przy okazji Kataru i zakładamy, że przez następne 6-10 miesięcy oni będą u nas mocno grali, więc jakby to będzie rok, kiedy będziemy chcieli wykorzystać tą dużą bazę i jak najwięcej z niej, z niej wyciągnąć i też pokazać tym klientom, że mamy fajny produkt, że mogą sobie u nas grać, jakby zawsze jest to jakaś tam, jakaś tam rozgrywka przy, przy oglądaniu sportu czy przy, przy tam na stadion. I wydaje mi się, że to będzie rok, w którym też dużo zrobimy developmentu, czyli nie będzie już takiej presji, że musimy szybko skończyć do, do listopada, bo, no bo jest katar, tylko będziemy mieli, mieli ładnie zaplanowany development i my dziś, jak patrzymy na naszą technologię, na naszą platformę, na naszą aplikację, no to my chcemy, żeby ona za rok, dwa, trzy była diametralnie lepsza i mamy na, mamy na to środki. Będziemy dalej wydawać kilkadziesiąt milionów rocznie na, na rozwój technologii, no i to jest piękne, czyli my możemy robić to, co robimy. nie? Bo gdybym ja był w firmie, w której jesteśmy w okolicach zero i za bardzo nie możemy się rozwijać, jakby rozwijać, wydawać na technologię, to bym tam nie pracował, bo to dla mnie szkoda czasu, nie? Bo to trzeba się, trzeba się rozwijać cały czas. A jaki będzie rynek? Zobaczymy, nie? To będzie teoretycznie rok Rok bez dużej imprezy, ale też rok z, z normalnym, dobrym kalendarzem, czyli zakładam, że będzie cały rok dobrego obstawiania. Zobaczymy, jak będzie sytuacja z klientami w Polsce, czy będzie recesja, czy nie, co się wydarzy. Ja myślę, że dwie albo trzy firmy w Polsce zrezygnują z działalności, no bo jednak to już trzeci, czwarty, piąty rok, kiedy tracą takie pieniądze, to już będzie nie jakby za dużo, więc to też jakoś tam wpłynie na, na ten rynek. Może się powiem jacyś nowi gracze, zobaczymy. A więc jak tutaj pod tym względem jestem optymistą, wydaje mi się, że, że to będzie dobry rok, aczkolwiek no, sytuacja makro nie jest taka łatwa, nie? więc te wyzwania będą. My nie planujemy jakoś, spe jakoś, jakoś specjalnie, czy zwolnień, czy nie planujemy, żeby mocno ucinać y, jakieś rekrutacje, bo dalej chcemy się rozwijać, więc pod tym względem to, to jest stabilne. No i 2024 no to już będzie znowu rok z dużą imprezą, i myślę, że to będzie taki kolejny rok, kiedy, kiedy będzie można skokowo wzrosnąć. Okay, czyli taka cykliczność sportowa pod tym względem. Mm -hmm. To w takim razie na koniec, bo jak. Robert Lewandowski podpisywał kontrakt w Barcelonie. To moja pierwsza myśl mocno giełdowa to była właśnie taka, że to będzie ogromny prezent dla branży bukmacherskiej, że więcej osób się użyczy, jeszcze bardziej się zaangażuje. Ja sam bardzo często oglądam mecze Barcelony, trochę myślę, że być może już takiego piłkarza za mojego życia nie zobaczę na tak wysokim poziomie grającego. No i tak patrzę na zdjęcia na Twitterze rodziny Jurożków też w Barcelonie i tak sobie myślę. Czy moja teza jest dobra, że to jest ogromny prezent dla całej branży bukmacherskiej, to, że Robert Lewandowski jest w Barcelonie teraz? No to jest prezent w takim sensie, że to zainteresowanie Barceloną jest duże i to nie jest tylko dla branży bukmacherskiej, ale w ogóle dla branży takiej sportowej, bo oglądalność meczów Barcelony w Polsce to jest, podchodzi pod 700 tysięcy i to jest, a w Hiszpanii jest 9, więc to powoli, pewnie Chiny, Indonezja i tak dalej są, jest jakby większa oglądalność, ale pewnie, no, jakby doszło do tego, że całe, całe to otoczenie dookoła Roberta dostało też od prezydenta Barcelony tam potem prośbę, żeby się zorganizować, bo może Barcelona by chciała jakieś większe działania marketingowe w Polsce zrobić, bo się okazuje, że 10% biletu na kampną kupują Polacy. Nie? Już pomijając to, że dochodzi do śmiesznych sytuacji, bo ja chodzę na, na kampną od wielu lat, ale teraz jest tak, że się oprócz tego, że bardzo dużo jest Polaków, to już dochodzi do tego, że się tworzą takie grupki, trochę takich piępianych, yy, przypakowanych panów, sobie tam, tam, tam śpiewają coś, więc jest taki śmieszny klimat. Akurat jakby. Ja nie tęsknię za tym klimatem, bo dlatego też chodzę na, jakby chodzę na mecze Barcelony, bo jest dużo większy luz, chodzą kobiety, mężczyźni, ja sobie chodzę z żoną, oglądamy sobie mecze, piję piwko. Wiem, jest. że jest to bardzo rodzinnie zresztą. Tak, tak, tak. A w Polsce jednak na, na piłkę jest trochę inny klient, więc to akurat z tego się cieszę. Ale wydaje mi się, że to przejście Roberta do, do Barcelony było oprócz tego, że dla nas Polaków pokazało, że Polak potrafi. To jest jakby taki case, że my potrzebujemy sukcesu, bo no, bo my jako Polacy tak chodzić się w skokach narciarskich, czyli absolutnie nieistotnym sporcie. Które, które tam jest kilkadziesiąt osób na świecie, które go wykonywać, i oglądamy to po kilka milionów, tam oglądało w weekend, przy obiedzie i tak dalej. Sami znawcy i tak dalej, potem Kamil Stoch, no wspaniali sportowcy oczywiście, ale, ale no dajmy sobie spokój, no to, to nie porównajmy tego do piłki nożnej. I tu nagle Polak trafia do jednego z największych klubów, bo jakby ja, ja o tym też, też i z Robertem rozmawiałem, no bo, bo, to, bo to jest pewna magia, nie? W sensie Bayern jest pewnie najlepiej zorganizowanym klubem na świecie, nie? Tylko kogo obchodzi Bayern? Pundeslizeń, nie? Poydziesz, pójdziesz do Szanghaju i znają Barcelonę, Real Madrid, Manchester United, nie? I, to, to, i, to, i może Liverpool, nie? I to jest to to, to jest to piękne, że PSG nigdy nie będzie Barceloną, niech mają pieniędzy ile mają. To nigdy nie będzie Barcelona, dlatego że Barcelona ma tam 100 lat, czy ileś, Real Madrid, ta, ta, ta tak samo. To są kluby, które mają. Globalną markę, a im gorszy okres, lepszy, i tak dalej. Teraz jest jakby, jakby tam dużo wyzwań, bo to jest też przykład na książkę, jak można źle zarządzać biznesem, który dobrze działa, nie? Więc to jest jakby dla każdego z nas, kto zarządza biznesem, to trzeba żyć myślą, że każdego dnia trzeba, trzeba to robić lepiej, bardzo oszczędniej, bardziej oszczędnie, bardziej efektywnie, bo można skończyć jak Barcelona, nie? No jak ten jak Robert przeszedł do, do, do Barcelony, to, to od razu to był zawsze najbardziej popularny zakład yy, Mer Barcelony, oczywiście w sts no, na, jakby na początku ta euforia była mega duża, dochodziło do, do, do tego, że jak Barcelona jechała na ten pierwszy mecz wyjazdowy do Monachium, co zresztą mogła i 2-0 w pierwszej połowie prowadzić, to my przyjmowali, po pierwsze mieliśmy więcej zakładu, że Barcelona tam wygra, co raczej było mało prawdopodobne. Po drugie mieliśmy zakłady, że Robert Hatrika strzeli. W ogóle to, to Dobramy, było dużo. Nie? No, to tam się, tak, chyba potwierdza. To dokładnie, z tego więc było dużo. No i generalnie jest to tak, by my jako STS też mamy, mamy legalnie prawa do streamingu. Pokazujemy Ligę, więc jakby oglądalność jest bardzo duża, i też zainteresowanie jest super duże, więc jakby to jest bardzo, bardzo pozytywne. No, by tak dalej, nie? Oby, oby, oby mu zdrowie pozwoliło, obym mógł, mógł tam grać te 3-4 lata. Zobaczymy, co będzie po mundialu, czy będzie dalej, dalej grał w reprezentacji polskiej, bo tego też pewnie jakby nie, nie wiadomo. No ale no, tutaj my, jako sponsor reprezentacji polskiej, też się cieszymy, że on w tej reprezentacji jest, bo dodaje zupełnie innej, innej wartości. No, i trochę wydaje mi się, że brakuje nam, nam tego typu właśnie zawodników, nie? Jakby fajnie, że jest gdzieś tam ten szczęsny, milik, nie, że to zainteresowanie tymi drużynami włoskimi też jest, bo ci Polacy dobrze grają, ale przydałoby się tego trochę więcej, nie? Wtedy, no bo nasz biznes ewidentnie, jak widzimy, co się dzieje z Igą Świątek, nie? jak Iga Świątek gra, to Polacy kochają tenisa, obstawiają tenisa, nie? S I to jest dużo więcej niż jakieś, sk niż jakieś skoki, skoki nar narciarskie czy żużel, nie? Fajnie, że Żużel jesteśmy tacy dobrzy, ale to jest tam. Parę dziesiąt tysięcy ludzi w Polsce, którzy się tym fascynują. Na końcu ta piłka nożna, tenis, są takie koszykówka, są takie, takie sporty, które są globalne, i tam potrzebujemy mieć więcej tych graczy, tych, tych zawodników, żeby, żeby nam to nakręcało dobrze biznes. No to trzymamy kciuki, mam nadzieję, że widzą i słuchaczom też bardzo dobrze połączy się ten świat inwestowania i sportu, bo dosłownie zaczynamy. Mundial, zaczyna polska reprezentacja. Trzymamy kciuki, no nie będę pytał, czy wyjdziemy z grupy, bo nikt tego nie wie, ale trzymamy bardzo mocno. Wszyscy kciuki. Może się też zobaczymy w Barcelonie, tu akurat się pochwalę, żona mi taki prezent zrobiła, więc też na kampną Roberta Lewandowskiego muszę zobaczyć, na jaki byćby, mecz? nie wiem co, hetafe w styczniu. W styczniu? No, w, sty tak. w, sty w styczniu jest piękna pogoda w Barcelonie, więc. To będzie dobra odmiana po tym naszym roku Dokładnie. besy po, po, po tej naszej trochę smutniejszej zimie. Może w Barcelonie się spotkamy, jeszcze coś do tego dogramy. Bardzo dziękuję za odwiedzenie studia. Mateusz Juroszek, STS Holding i trzymamy kciuki, żebyśmy wyszli z grupy i grali dalej. Dziękuję bardzo.